Cześć, Kamil Hanna z tej strony, strefa Henasa się kłania, pan Adam jest za kamerą. Witamy was dzisiaj ze stadionu Wrocław. Tutaj jest takie piękne boisko, można przyjść sobie pograć. Zapraszam was na odcinek z Mirosławem Łopatką, znaną postacią w koszykówce. Zwiedził świat wzdłuż i wszerz, Polskę, Europę. I pogadamy sobie, myślę, z Mirkiem, będzie bardzo ciekawa rozmowa. Dziękujemy naszym partnerom, zakładom bukmacherskim Ewinner, Lock 7, Time Out, autoryzowany sklep marki Champion, sklep koszykarza, Spalding. Panie Adamie, chyba o nikim nie zapomniałem. No i cóż, pan Adam wszystko ładnie wklei, co i jak. Zrobimy sobie też typera kolejki w PLK z naszym dzisiaj gościem. No i co, mamy godzinę dla seniora też, no bo takie mamy czasy. Tutaj widzę, jest starszy pan. Proszę pana, jak się pan nazywa? Pan Stanisław, panie Stanisławie, to może pan jakiegoś lejapa trafi albo coś? A brawo, 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 panie Stanisławie. Do zobaczenia, a ja zapraszam na odcinek, także trzymajcie kciuki, bo myślę, że rozmowa będzie super z Mirkiem. A dziś moim gościem jest zawodnik, który przez 20 lat swojej kariery zjeździł Polskę wzdłuż i wszerz, zdobywając przy tym 4 mistrzostwa Polski. Zawodnik, który kilka sezonów spędził grając za granicą. Syn legendy polskiej koszykówki, 213 cm, były reprezentant Polski, Mirosław Łopatka. Ładnie? Ładnie, ładnie. Powiedz mi, 213 jeszcze jest, czy tak z wiekiem w dół? Chyba w dół, wiesz? To chyba ile? W dół. Ile chyba teraz? W dół. Wiesz co, nie wiem, bo teraz jak wiesz, mierzą w butach w Ameryce, to może bym miał cały czas 2,13, nie? A, myślałem, że 2,17. Prezencik dla ciebie od firmy Time Out, autoryzowany sklep marki Champion. Pan Adam ładnie wklei kot na zniżkę, ale to dopiero w realizacji. Możesz sobie otworzyć, tak? No otwórz, może załóż. Nie wiem, co tam przygotowane przez firmę. Co u ciebie? Powiedz mi, co porabiasz teraz obecnie? Żyję. W tym trudnym czasie żyję, to najważniejsze. Ominęła cię choroba, czy bezobjawowo? Nie wiem. Na razie chyba ominęła, bo bezobjawowo nie mam pojęcia tak naprawdę. No bo tutaj trochę lecimy na hardkorze, bo była informacja z klubu ze Śląska, bo Jan Wójcik przyszedł koronę raz. No. Czapeczka. Pasuje? Prawdopodobnie tak. No i była informacja, że musimy być w maskach, ale my myślę, damy radę, że nie? Damy radę. Który odcinek oglądałeś? Oglądałem z Grubym, czyli z Mordziatym. Pozdrawiamy. Mordziaty się pojawił tak. W tym dzisiejszym odcinku. Jak blokowałem jego rzuty, to widziałem. Widziałem też odcinek, bodajże chyba z Maćkiem Zielińskim. Domina widziałem, ale nie cały. Oglądałem też o słynnym agencie. 007. Jodła Jodłowski. A był twoim agentem? Przez sekundę. Zdarzyło się. To będziemy gadać o tym, ale przez sekundę, w którym momencie? To początek jego, z tego co opowiadał, to był jego początek. Aha, czyli w Śląsku byłeś. Mirek, zapytam cię o film, który powstał teraz, o awansie Turowa z Grzelec Ojcowie Chrzestni. Powiedz mi, co to była za akcja, czyja to była inicjatywa? Wiesz co, ja naprawdę dużo o niej nie wiedziałem. Z tego też względu, że zadzwonił do mnie przez Messengera, bo też nie mieliśmy ze sobą kontaktu, Michał Bajda, i zapowiedział, że mógłby zadać parę pytań w stosunku do wywiadu, w stosunku do zespołu, bo chcę stworzyć film. Mówię, okej, nie ma problemu. Mieliśmy spotkanie, pogadaliśmy, byli fajnie przygotowani, naprawdę. I nie spodziewałem się tak fajnego projektu, który powstał, bo wydawało mi się, że to będzie jakiś tam krótki film o koszykówce, a tak naprawdę cały film Ojcowie Chrzestni to nawet nie była tylko o koszykówce, tylko trochę pokazane, jak wyglądał Zgorzelec w tym czasie, jak wyglądał klub. I tak było to pokazane na tyle fajnie, że nie było tam... Nie wiem, czy ktoś oglądał, czy nie oglądał ja tego. Oglądałem. Że nie było tak, że na siły wyniki tu wygrywaliśmy, to wygraliśmy. No było pokazane gdyby dwa sezony. Ten pierwszy sezon, gdzie przegrali o awans, i drugi, kiedy ten awans walczyliśmy. I wydaje mi się, że to było takie nawiązanie do tego klimatu, który tam się odbywał w tym czasie. A było coś takiego, co zaskoczyło cię po tylu latach, że nie wiedziałeś wtedy, jak tam byłeś, zobaczyłeś na filmie? Nie, najgorsze, co mi zaskoczyło, to, że pozwolili mi śpiewać w tym filmie. Widziałem, że wafle zaśpiewałeś dla Mordziatego. Ale najlepiej masażysta Wokrzywiski powiedział, że trafiam w dźwięk, więc nie było źle. Tak? Może się uda wyciąć ten fragment, jak ładnie śpiewacie. A w ogóle chciałbym zaprosić reżyserów, bo to tak Michał Bajda,
Poczekaj. Bartek Seń, Krystian Zupkiewicz. Oni to stworzyli i też chciałbym ich z Tomkiem Zabłockim zaprosić. To też na pewno. Bardzo fajny temat. Nie? Wesoło. No, z wafel mi rozwalił w tej koszuli. tam jeszcze dobry był taniec Mordziatego. A nie zwróciłem uwagi. A, no to na weselu bodajże było pokazany urywek wesele u wafla u Tomka Zabłockiego. Czyli generalnie no, wrażenia... Szybkie nogi, ten dance. Co panie Adamie, mikrofony. Generalnie wrażenia super, nie? Bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Mówię, nie spodziewałem się, że to wyjdzie tak długie, no bo to dosyć długie wyszło, bo to jest prawie tam godzina 40, myśmy to oglądali. No to dla koneserów ogólnie. Tak, dla koneserów, ale wydaje mi się, że film wart do zobaczenia pod względem takim, że mówię, nie było to męczenie koszykówki, tam wygrał 73-62, rzucił 11 punktów, bo to jak gdyby mało kogo interesuje tak naprawdę w tych wszystkich filmach. Bardziej to było pokazane tą drogę i wydaje się ten klimat zgorzelecki, takie ukierunkowanie pod tych kibiców, którzy tam byli. Taki, wiesz, to gdyby... rodzina była, nie? Tak. To była taka no, specyficzny klimat w tym czasie. Zgorzelec w ogóle był taki specyficzny, jak do niego przyjechało w pierwszej lidze, bo później on z roku na rok stawał się takim klubem już, załóżmy, przez duże K, jak to się mówi. Poważanym i trochę inna organizacja była. Wtedy to było taki trochę folklor. No ale folklor, ale był urok w tym, no bo jeździliście nawet koparkami po tym, po kopalni, tak? Tak. Tam po prostu było taki klimat specyficzny. No dobra, twój tata, pan Mieczysław Łopatka, którego bardzo bym chciał to zobaczyć, nie wiem, czy mi się to uda. Próbowałem, walczyłem, ale mówi, że z tatą tak... No, ojciec ma swoje lata też i tak naprawdę już... I ja to też szanuję, więc nie będę... Już, no tak, jak gdyby mniej się udziela, bym powiedział. Teraz szczególnie w tym okresie pandemii, no to generalnie spędza czas w domu, więc mniej aktywny jest. No i jeśli chodzi o tatę, no koszykówka byłeś skazany, tak? Na basket. Jak to było? Jak te początki z basketem były twoje? Praktycznie no, ciężko było ten basket ominąć, nie? Będąc w domu, gdzie ojciec był, nie widziałem jak grało, tak? Bo jak gdyby on skończył, ja się jeszcze nie urodziłem w tym czasie nawet, i on kończył karierę w 70, bodajże chyba 6 roku. Ja się urodziłem w 77, więc jak gdyby nie miałem okazji zobaczyć jak ojciec gra. I później on był trenerem w Śląsku, to ja byłem wtedy małym dzieciakiem, kiedy były te 4 mistrzostwa zdobyte i ta zespół razem z Darkiem Zeligiem, z Ryszardem Prostakiem i Chudeusz, to była ta ekipa, Garliński, to była ta ekipa, gdzie oni wtedy zdobywali mistrzostwa, no to ja byłem wtedy mały dzieciak, gdzieś tam się szwendałem, ale ciężko było to ominąć, żeby nie być albo nie uczestniczyć w jakimś obozie, czy nie pójść zobaczyć na trening, chociaż bardziej mnie interesowało bieganie na Mieszczańskiej po schodach góra-dół niż jakiekolwiek tam trening, czy tam piłka. No i wiadomo, no później ojciec wycofał się z tego profesjonalnie trochę koszykówki i wrócił w 80, bodajże 9 roku do Śląska, kiedy ja już miałem lat, żeby nie skłamać, 12. Okej, ale twoim trenerem jakoś nie był chyba? Przez chwilę był, bo stworzył grupę taką, to była taka grupa, która powstała przy ulicy Borowskiej, pod Śląskiem Wrocław, to była taka. No i tam wszyscy przychodzili. Ojciec jak gdyby nie traktował nikogo, przychodził i roczniki starsze, 3 lata, 4 lata, 5 lat. I była taka zabawa w koszykówkę trochę, wtedy nie było... Na Mieszczańskie bodajże się trafiało wtedy od, nie wiem, 8 klasy chyba szkoły, czy 8 chyba, czy 7 jakoś tak, szkoły podstawowe. Wtedy były takie grupy, nabory do Śląska i to było takie jak gdyby zorganizowane. A to, co się działo, bodajże była jeszcze taka szkółka na Zemskiej, dobrze mówię, na Nowym Dworze, gdzieś jeszcze. No i tak. Takie pykanie było, nie? Zabawa w koszykówkę. Ja kiedyś z Wojciechem Michałowiczem rozmawiałem i akurat zeszło na twojego tatę i Mistrzostwa Świata w Urugwaju. Jak to prawda, że oni batorem do Montevideo wpłynęli na ten? To trzeba ojca. To jest hit w ogóle, nie? Ja miałem okazję miło pogawędzić, bo byliśmy na... Ojca zaprosili na mecz bodajże ostatni przed eliminacjami Mistrzostw Świata, dobrze mówię? To było, nie pamiętam już z kim, w Gdańsku. Tam ojciec został uhonorowany, dostał jakiś tam taki, jak to powiedział, dyktę. To Trump powiedział, że to jest dykta, to, że on zegarka nie dostał, ani sata, tylko dyktę. Ciężkie, tak? Ale powiedział z jednej strony, że jak mu okno wypadnie w Warszawie, to sobie wstawi tą dyktę, nie? Ale nie, generalnie rzecz biorąc, fajnie było, bo nas przyjęli, później była taka rozmowa i takie te historie, które tam sobie przypominali jeszcze a propos Mistrzostw Świata, czy tam...
całej historii z tym związane, to rzeczywiście tych historii było dużo, ale to trzeba już ich pytać o to. Jeszcze zapytam o tatę i te twoje początki. Pokazywał jakieś haczyki, coś, jakieś sztuczki? Bo kurde, ja nie widziałem, powiem ci szczerze, że są jakieś wideo, jakieś takie urywki, bardzo krótkie są. Ja, w domu pewnie ma jakieś. Nie, to było kiedyś bodajże z telewizji polskiej, było takie urywki bodajże z Mistrzostw Europy. To takie są naprawdę, to są takie przebitki. Wyrwane przebitki, ciężko cokolwiek ocenić. No wiadomo, że ta koszulówka była trochę inna. Co pokazał? Haczyki były? No na pewno lewą i prawą ręką rzucał hakiem i tak naprawdę z takiej odległości, jak jeszcze pamiętam, jak graliśmy 1-1. Poważne, graliście? Tak, oczywiście. No, dawaj. Jak miałem tam 12 lat czy 13, graliśmy 1-1. Później przestał ze mną grać, nie wiem czemu. Musiał się wduszać, nie? Ale rzeczywiście i te haczyki gdzieś, nawet rzuty hakiem z rzutów osobistych i lewą i prawą ręką, no to było coś, co rzeczywiście dzisiaj już nie szkoli się, nie? No, bo nikt tak nie rzuca. Ciekawe czemu. A to fajny rzut. No i na pewno to, że jak mierzyłem się z nim nawet rzucie z półdystansu, no to ten rzeczywiście trafił 20-19 z takiego krótkiego półdystansu, bo tylu tu za 3 nie było, ale tam z 4-5 metra to tak rzeczywiście nawet jeszcze po zakończeniu kariery się tak to kończył, nie? Czyli tak to wyglądało. No dobra, a twoje okres juniorów to w Śląsk Wrocław. Jesteś wychowankiem Śląska. Tak. No i u kogo zaczynałeś? Zaczynałem przez chwilę u ojca, tak mówiłem. Była ta grupa na Borowskiej, gdzie później się ona, te wszystkie roczniki się rozjechały do klubów i był taki nabór wtedy i z 3 trenerów przyszło, żebym nie skłamał. Wtedy był trener Pytkowski, Winicki i Krzak. A to znale postać. George Bush. George Bush był i myśmy akurat, mój rocznik trafił do George'a Busha, no to... więc mieliśmy na miastkę Ameryki. Nie, ale poważnie mówiąc, trafił cały rocznik, który wtedy, bo chłopaki by przychodzili wtedy tam, to myśmy trafili do George'a i zaczęliśmy jak gdyby treningi na Mieszczańskiej. Pamiętam, że to było 3 razy w tygodniu, czy 2, jakoś tak. A powiedz mi, to słynne Mistrzostwa Polski, to ty mówisz, że on ci ukradł złoty medal. Opowiedz o tym, to jest jakaś historia taka. Tylko przykitrał w domu, nie chce oddać. Nie? To był finał Mistrzostw Polski juniorów? Tak, to był finał, już nie pamiętam, który to był rok. To była sytuacja, że myśmy tak naprawdę, oni z nami nigdy nie wygrali. Nie przyjąłem sobie żadnego sparingu, meczu, gdzie byśmy z nimi przegrali. Do tego meczu, do tego finału. No i finał miał być też, jak trafiliśmy. Oni rzeczywiście bardzo dobrze grali, bo zespoły, 2 zespoły najlepsze w Polsce, bo i Gwardia, i Śląsk wtedy, no to żeśmy rzeczywiście i w tych mistrzostwach Polski to wyglądało dosyć dobrze. No tak, jak chyba teraz jest podobnie. A wtedy był trener Busz trenerem? Tak, ten Busz, ale miał do pomocy trenera Karwaścińskiego. Okay. Dobry zestaw. I ktoś jeszcze tam był, ale nie pamiętam już teraz, szczerze mówiąc. No. I myśmy fenomenalnie wyszli w drugiej połowie strefą. Myśmy stwierdzili, że odpoczniemy sobie troszeczkę w strefie. No i miało to sens, gdyby oni z wariackich papierów nie trafili nam chyba 9 trójek czy 10 w drugiej połowie. Myśmy się pogubili, nie wiedzieliśmy, co mamy robić. No i rzeczywiście to Mistrzostwo Polski, gdzie pełna hala na Mieszczańskiej, atmosferę znasz, jaka na Mieszczańskiej panuje, a tam parę tam osób, Gwardia, cichutko krzyczało. No i żeśmy przegrali te mistrzostwa, przegraliśmy ten złoty medal i to rzeczywiście było, mi się już później nie udało wystąpić, bo jeszcze był chyba rok juniora, ale już nie zagrałem w Mistrzostwach Polski, ale zasłużenie, wygrali zasłużenie, ten mecz nie można mu zabrać. No. Ktoś znany z twojego rocznika gdzieś później grał? U mnie w Śląsku wtedy było tak, był, do tych chłopaków to był Irek Romicz, który w pewnym momencie gdzieś tam był w Stanach, później był gdzieś tam Łańcut, gdzieś, nie pamiętam, jaki już klubach grał. Tomasz Wojdyła, który w pierwszej lidze spędził ładnych parę lat na dobrym poziomie. I tak naprawdę to było tyle. Mieliśmy jeszcze trenera, Krzysztof Szewczyk, który był. Rzeczywiście miał potencjał do grania, ale został trenerem. Tak to powiem. Teraz kobiet, nie? Ale tak naprawdę powiem ci, że jak ja obserwowałem wtedy ten zespół juniorów, to byłem przekonany, że bardziej niż Tomek Wojdyła, że Krzysztof będzie grał. Ważnie. Tak. A on bardziej taka trójka? On taki trójkę z rzutem, slash. Tak, a rzeczywiście to wydał zrobił duże postępy, bo on jak gdyby i fizycznie i był przygotowany do gry i naprawdę od tego czasu, od tego juniora gdyby szedł krok po kroku i mi się wydaje, że tam ta kariera jego trochę trwała, nie? Mocno zasuwaliście za okresu juniorskiego? Jest to ciężko to nazwać, tak mi się wydaje. Bo ale to... no widzisz teraz, jak chłopaki teraz... Ja tak nie pamiętam, przecież. No, przypomnij sobie, chłopie, no jak? Muszę się napić.
Ciężko było? Wiesz co, nie, ja nie pamiętam, bo 3 razy w tygodniu trenowaliśmy. To było wtedy, wiesz, to nie było też tak, że codziennie chyba był trening. Już ja nie pamiętam, czy to było 3 czy 2, wiesz, szczerze mówiąc nie wiem. No dobra, pierwszy kontrakt podpisałeś w Śląsku, Wrocław. Tak? Kontrakt, czy za fryty grałeś pierwszy sezon? 94-96. Tak, ale to była sytuacja taka, że myśmy trenowali w juniorach i nastąpił słynny bunt. Nie wiem, czy pamiętasz, że 5 zawodników... Buncie, tak. Wtedy miałem... No, nastąpił bunt i nagle się okazało, że licencje mają tylko kilku graczy. No i mówimy, dobra, teraz jesteśmy w Ekstraklasie. Myśmy trenowali rzeczywiście wtedy, wchodziliśmy na treningi Ekstraklasy, no ale to było wchodzenie na treningi gdzieś tam, gdzieś szwendanie, nie? I nagle się okazuje, że my tu jesteśmy graczami Ekstraklasy i tutaj gramy, nie? Dosyć śmieszny zespół, bo pamiętam, był Orlando Smart i Rodney Odom. Domino miał wtedy kontuzję, Dominik Tomczyk miał kontuzję i nie mógł grać. No i ekipa się pojawiła taka, bym powiedział, nie wiadomo skąd, no żeśmy chyba jeden mecz wygrali, nie? A graliśmy w playoffach. Na Mieszczeńskiej wszystko? Jeden mecz wygraliście i na playoffach zagraliście. Tak, bo nie, bo wtedy ci, którzy odchodzili ze Śląska, no. Zostawili Śląsk w takim miejscu, że nie mogliśmy już wygrać playoffy. Rozumiem. Więc my daliśmy radę te playoffy zdobyć, nie wygrywając meczu. I graliśmy później chyba o 7 miejsce z Lechem Poznań, jakoś tak. Ale to się śmiejemy, ale to pewnie dużo ci dało ten okres, że miałeś minuty, to, nie? Tak, to było to, że człowiek dostał minuty. Człowiek wszedł w ogóle w inną koszykówkę, zobaczył jak to wygląda, inna atmosfera. Było coś fajnego. No i też fajni ludzie byli w tym czasie, więc też było sympatycznie, bym powiedział. Pierwsze Mistrzostwo Polski zdobyłeś w 96 roku? To było rok później, tak. Rok później. Co to była za drużyna, jacy zawodnicy... Trener, kto był trenerem wtedy? Trener był ten sam, czyli Arkadiusz Bursz. Koniecki. Myślałem, że był. Nie. Arkadiusz Koniecki, który skompletował zespół. Tak naprawdę to był taki dziwny czas, no bo wiedzieliśmy, że wrócił Maciek Zieliński ze Stanów. No i tak był postury power forwarda wtedy. Taki byk? Tak. Kurde, myślałem, że jak Maciek wyjeżdżał, szczypią, tak, nie? Jak Maciek wyjeżdżał, to pamiętałem, jak blokował ludzi ponad kwadracikiem na Mieszczańskiej. W szybkim ataku dawał z góry, a tu przyjeżdża gość, długie włosy. No i tak wyglądał bardziej na czwórkę, nie? I rzeczywiście była sytuacja taka, że wrócił po kontuzji Dominik Tomczyk. Ściągnęli Jurek Binkowski, bodajże Tomek Czelebąg wtedy trafił do zespołu. Jacek Krzykała, Tomek Wilczek chyba. No. I ten skład, który tam wybrali, tych chłopaków, którzy jeszcze grali w tym po ostatnim tym. I myśmy jak gdyby rozpoczęli sezon i jakoś nie byliśmy faworytem. Każdy stawiał, że okej, powalczymy, coś się uda. I tak naprawdę, powiem ci szczerze, po tych latach nie wiem, jak myśmy to mistrzostwo zdobyli, ale żeśmy zdobyli to z dużą przewagą, bo żeśmy w playoffach pokonali Anvil, Nobiles. I zdominować Bobry, które były bardzo mocne, pełnym składem, żeśmy zdominowali w finale, nie? Więc sezon był dosyć ciekawy. Nie? Jak ta celebracja wyglądała? Za dobry, bo krążą legendy, jeszcze nikt tak się nie historii dobrej nie sprzedał, jak to tam. Nie, no celebracja była, no. Ale na rynku czy nie, co? Powiem ci tak, to były też trochę inne czasy, bo myśmy zdobywali to mistrzostwo, hala ludowa była całkowicie inna. Tak wrócę w ogóle do samego meczu i zakończenie. Pamiętam, ja wtedy byłem w 4 klasie liceum i powiem ci historię jedną, bo no dawaj, bo to jest zbiegają ludzie na ten, zbiegają ludzie i ja miałem koszulkę i gości mi szarpie koszulka, tam była chyba TVP, pokazywał ten mecz z Rzeckiego, kamera na mnie, ja tam od gościa. Zaczęli mnie dusić, bo jeden z drugiej strony, drugi z ten, potem koszulkę. I w kamerze, i później akurat byłem w szkole i pani nauczyciel mówi, no oglądałem, fajnie, ale te wyzwiska, to tak niepotrzebnie na koniec. Ja mówię, no przepraszam. To byłem, wtedy kibol jak gdyby zbiegł, nie było tych ochroniarzy, no byli ochroniarze, ale oni mieli swój wiek, jako nie byli w stanie niczego zatrzymać. Godzina seniora była. Tak. A wtedy ochrona była specyficzna, to była goście, którzy tam kierowali, jeszcze przeszli chyba z Mieszczańskiej, no to są specyficzne czasy. No ale to mówię, no to tak to tak to. No później w domu celebracja była, wtedy był rynek rozkopany, to pamiętam. Jak rozkopany? Rozkopany nie było? Tak, nie było, wtedy był remont rynku całego. No. Wymieniali kostkę, no i żeby dojść do radiobaru czy do knajpy, to trzeba było takich, po takich tych. Czyli radiobar jednak, radiobar tak, od kiedy istniał? Wtedy to był już radiobar istniał, no, chyba jeszcze nie było szuflady wtedy, ja z tego pamiętam. Ale tak mi się wydaje, że radiobar wtedy był... No tak, no tam też mnie zielony wprowadzał i
szuflada i radiobar. Jak cię starsi zawodnicy traktowali jako młodego zawodnika? Wiesz co, w tym zespole ze starszych zawodników tak naprawdę, nie licząc wiadomo Amerykanów, którzy byli wtedy dwóch, to był Jurek Winkowski, Maciek Zieliński, no i Dominik Tomczyk, ale też taki zbliżony wiekowo, bo no ale załóżmy, Maciek to była taka jakby starszyzna w tym zespole, a pozostali to jesteśmy byli bardzo zbliżeni wiekiem, tak, tak naprawdę, więc ten zespół był dosyć młody, ale było bardzo sympatycznie, tak, było bardzo sympatycznie, no wiadomo, najstarszy był Biniu, który tam hakami rzucał, ale rzeczywiście wtedy dużo też pomógł i doświadczeniem i się denerwował, też nie, taki Jeffrey Stern był, Don Jeffrey się denerwował na niego. Ale ten, i rzeczywiście, no zespół był dosyć fajny. Myśmy trenowali, pamiętam, pojechaliśmy z Arkadiuszem Kozińskim na obóz, to po 6 dniach było 4 osoby trenowały. Kontuzja? Opowiedz o trenerze Konieckim, bo chodzą legendy, Zielony mówi, że słaba kość pęka, nie? Skok przez parawan nad morzem. Tak. Mieliśmy takie akcje, że bodajże to, nie pamiętam gdzie to było właśnie, w Kołobrzegu, że on biegł po falochronie. Zeskakiwałeś przed nim, on cię walił w klatę, tak, ty robiłeś fikołka w tył chyba. I się rozpędzałeś tam jakimś skipem. Nie, no było to śmieszne, ale... Trener Koniecki walił w klatę? Tak. Mówił, tutaj moc jest, tu buch. I tak, robiłeś przewrót w tył. A najlepszy był rozkład, bo robiłeś rozruch, później wszedłeś, spróbowałeś... On trwał 30 minut właśnie, te skoty w klatę, takie biegi, takie rzeczy. Skoki. Później był trening 2,5 godziny na sali. A siadanie musiałeś tak szybko, żeby się jeszcze pozbierać. A gdzie dwuja jeszcze, nie? To była szybka akcja zorganizowana. Później oczywiście był lunch, no to wiadomo, lunch to był lunch, ale później tak 2 godziny mamy przerwy, później kolejne 2 godziny na sali, później była kolacja, później rzutówka z obciążnikami. Pamiętam, takie kilogramowe jeszcze wtedy obciążniki i żeśmy rzucali. I ten, co ty nie masz trafić tych rzutów? Ja mówię, kurczę, to kilogramowe są. Słyszę młodzież, jak się ci przyjął. No, żeśmy rzeczywiście wtedy trenowali po 4 treningi. Dzień wolny to była rano, trening rano była, później była sauna. To był dzień wolny, tak. Tak. Ja pierdolę, ktoś się wywalił z tego falochronu? Nie, to było dosyć śmiesznie. To było dosyć śmiesznie, bo to był taki czas, mówię, no bardzo sympatycznie też było, jak gdyby to też trener trochę Konieckie inna... to w ogóle fajny facet, nie? Tak, zdecydowanie. Jedno co miał, na pewno można mieć tam zarzuty do jego treningu, że było ciężko, że było tak czy inaczej, ale jako trener, to trzeba mu przyznać, miał niesamowite wyczucie. On potrafił robić zmiany i to robił chyba bardziej intuicyjnie, wyczuwał, kogo ma wpuścić, jak mu wygląda i rzeczywiście to działało. I te całe Mistrzostwo Polski, które zdobyliśmy, no to rzeczywiście, ja mówię, sami na niej, jak to się wydarzyło i to z taką przewagą tak naprawdę, bo żeśmy to osiągnęli, ale też wydaje mi się taką konsekwencją, tym treningiem, tym graniem. Maciek wrócił do formy wtedy, pamiętam, bo początek był, wszyscy narzekali, bo Maciek wrócił ciężki, był czwórką, taką czwórką, ale on wiadomo, zawsze grał na pozycji numer 3, ale on jak gdyby systematycznie wracał do formy i później no, różnicę rzeczywiście robił. Nie? Domino był wtedy z pozycji, więc mówię, no ten zespół, no i mieliśmy tych dwóch Amerykanów, jeden, no to taki był Timothy Owens, no to... Prześmieszna postać, a takim krzywym rzutem, tak prostową lewą rękę jak ja. Zobaczymy później na konkurs. Nie, to lewą nie rzucam. I był Ben Zelcer bodajże, który tam... To już nie pamiętam. A twoja rola jaka była w tamtej drużynie na początku? No, powiem ci, że dosyć sporo dostawałem czasu tak naprawdę w tym czasie od trenera Końskiego. Byłem zadowolony, gdzieś podmieniałem zespół. Trener Koński mnie bardziej widział pod koszem, gdzieś tam czwórka, piątka wtedy grałem na takiej pozycji. No i oczywiście tam, gdzie mogłem wykorzystać, gdzieś tam, gdzie była okazja, no to rzeczywiście dostawałem te minuty. Wydaje mi się, że to był też taki sezon, gdzie gdzieś tam fajnie można było się zaklimatyzować w tej ekstraklasie. Jeszcze pociągnę ten temat tego kocenia, chrzczenia młodych zawodników. Powiedziałeś, że nie było zielonym i powiedział, że musiał jakieś dziwne mikstury pić, więc nie wiem, czy to wymyślił. Tak, nie, ale zielony to jeszcze jest z takiego rocznika, gdzie rzeczywiście tak było, nie? Kiedy myśmy... Trafili do Śląska, tak jak powiedziałem, nie było wtedy co chrzcić za bardzo, bo rzeczywiście były tylko 3 osoby, które na mniej czy z domina. Były 2 osoby, które były zbliżone rocznikami, a pozostali to byli wszyscy no, podobno rocznikowo. Nie? Okay. Następny sezon 96-97, Pogoń Ruda Śląska. Tak.
co to było, jakiś trener, anegdoty? Tak, takie... to był trener Koniecki, odszedł. Ja wtedy Śląska, przyszedłem na rozmowy do Radia SK, do Poltegorów. Poltegorze już tak, nie ma. Tak, i słuchaj, i ten, i w Poltegorze wchodzę na rozmowę i dostałem informację, że mogą ze mną podpisać, nie pamiętam, 7 plus 1, coś co? Takiego. Ja mówię, jakie 7 plus 1? Nie, bo innej opcji nie ma, 7 plus 1, coś takiego. Jakie 7 plus 1? Ale dlaczego plus 1? 7 lat, kontrakt, jakieś takie rzeczy były, nie? Ale później też było, ja dostałem na 6 lat, drodze potem plus 3 jeszcze. Gdyby się Śląsk nie rozpadł, to bym do dzisiaj musiał, jeszcze bym miał kontrakt. Ja wtedy jak gdybym... mówię, nie będę podpisał 7 lat, bo to jakiś był kosmos. Malejący czy rosnący? A ja nie wiem. Wtedy o kwotach nie gadaliśmy, bo rok wcześniej odbierałem stypendium potężne, nie wiem, chyba 120 zł, jakoś tak było. Jeszcze wolno Oporowskiej odbieraliśmy za kratem, pani wydawała nam. Myślałem, że pan Pilch. Nie, bo taka pani, nie pamiętam, jeszcze się nazywała, niedaleko mnie mieszkała. Zresztą ja za kratą zapukałem, po szkole no to dostałem. I była sytuacja, że ten Arkadiusz Koniecki odchodził do Rudy Śląskiej, bo odchodził ze Śląska, dostał propozycję wtedy. Po mistrzostwie odchodził właśnie do Rudy Śląskiej, no i też zaproponował, czy bym się tam nie trafił. No i się wybrałem na to. Pojechałem do Rudy Śląskiej. I co, fajnie było? Warto było? Tak, raczej tak, że wspominam gdyby pozytywnie, jak gdyby Rudy Śląsko z jakimś incydentem, gdzie tam w końcu sezonu nie dokończyłem sezonu, ale to jest jak gdyby inny temat. Ale rzeczywiście fajny zespół. Tam świetnie pamięci Heniu Wardach, który jak gdyby przyjechałem, to od razu z Heniem jak gdyby wychodziłem w piące, no to niesamowicie, bo on jak gdyby miał niesamowitą siłę fizyczną i jak rzucał lewym hakiem, to odsuwał i tylko nie tylko mnie, jak i dwóch obrońców. Nie ma takich dominatorów. O, rzeczywiście, on był wtedy, ta liga była trochę inna, wiadomo, no Heniu miał swoją wagę i ze 140 kilo ważył. Ale rzeczywiście łatwo się z nim grało, no bo ja pamiętam bodajże w jednym meczu chyba zanotowałem 9 bloków, chociaż te statystyki gdzieś są w tym czasie, bo Heniu gościa cały czas upychał, a ja tylko skakałem jak siatkarz, bo gość był tak zgubiony za Heniem, że... A ty jeszcze Mirek z... No i jeszcze była jedna sytuacja, że się oparłem o jego bark z tyłu Henka, bo mówię, to wyżej skoczę. Co ty gadasz? No. A teraz już nie ma takich pomysłów na grę o broń. Nie mają pomysłów. I wtedy było tak, że Heniu bronił na połsie, ja się go złapałem za bark i podniosłem, mówię, że wyżej będzie. To trzeba wprowadzić, kurde, widzieliście? Trenerzy zaraz podłapią, będziemy wyskakiwać z pomocy. No i co, chciałbym cię zapytać, bo powiedziałeś, że to inny temat, jest długi temat, tak? Nie zapłacili? Nie, tam trochę sytuacja była też po części trochę i z mojej winy i troszeczkę całej sytuacji. Koniec, ciach, ciach bajera. Wróciłeś do Śląska, 97-98, Śląsk-Wrocław to jest taki jakiś... Nie, tak, to jest jeden sezon Mistrzostwo Polski, tak, bo tak, potem jest taka jakaś kombinacja. Tak. Kto był trenerem wtedy? To drugi Andrzej. Mistrzostwo. Andrzej przyjechał. Trener legenda. Andrzej przyjechał wtedy po nieudanych mistrzostwach Europy, bo wtedy Słowenia bodajże tam ze składem, który miała zdobyć wynik, nie zdobyła wyniku i Andrzej do nas trafił. Ale rzeczywiście to był moment i dla Śląska Wrocław, mi się wydaje, i dla nas jako zawodników też trener trochę trafił do nas taki, bym powiedział, trochę pokazał innej koszykówki nam. Nie? Myśmy jakby weszli w inny rytm treningowy, inne rozwiązania, postawienie na obronę, inny trening całkowicie i rzeczywiście to dużo zmieniło. Ja mogę powiedzieć, wiadomo, różnie z trenerem już lepiej było. No każdy jest to tak jest, miał, ale rzeczywiście było, rzeczywiście ja w tym czasie dużo zyskałem tak naprawdę w tym sezonie, bo zmieniłem pozycję, grałem na pozycji 2 i 3. Miałem dwa mecze w Ekstraklasie na jedynce. Nie. Autentycznie w tym sezonie. I wyprzedziłeś czasy, sorry, że tak przerywam. No, ja wtedy to... pamiętam jeszcze najlepszy, bo graliśmy w Kevin Durant. Tak, w Sosnowcu graliśmy. I pamiętam, że dał wolne bodajże, bo to były takie szóstki jeszcze grane były. Szóstki, przed playoffami jeszcze były takie szóstki grane w górne, dolna tabela. I pamiętam, że dał wolne Rejowi Migniksowi i Jacek Krzykała zachorował w dniu wyjazdu. No i wychodzimy i wyszliśmy piątką, żeby ci nie skłamać. Ja wyszedłem na jedynce, Zielony wyszedł na dwójce. Wilczek, chyba Tomek Wilczek, chyba tak.
No i wyszliśmy, John McNull i Adam Wójcik. Jakoś tak było, żeśmy wyszli takim składem. I oni zaraz się za mnie rzucić na całym, to oni spokojnie pozwolili mi przekozować piłkę. Tam taki mały rozgrywający był. Rzeczywiście tam gdzieś w czwartej kwarcie dopiero się przypomnieli, że trzeba na całym wyjść, nie? To będzie łatwiej trochę. No, ale żeśmy tam chyba nie pamiętam, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy, czy mają tego meczu. Ale to też pokazuje, jak wyprzedzał jakby czasy trener Urlep, nie? Bo wprowadził nowe standardy. Teraz już dostęp jest do wszystkiego. On coś... No tak, ja wtedy jak gdyby ktoś powiedział, że będę grał, no na początku jak z nim rozmawiałem, że trafiłem do zespołu i widziałem siebie bardziej, bo już wcześniej grałem na pozycji numer 4-5, widziałem siebie jako 2-3. Nie mówię o jedynce, no bo to wiadomo, to jest zabawa. No to rzeczywiście też poświęcił mi czas, poświęcił mi też na pewien trening i też poprawił mi technikę kozłowania na pewno, bo to też było istotne, gdzie kozłowałeś fajnie, wszystkie dribble, bajery robiłeś, tylko że to się nacisnął, to ci piłka uciekała, nie? A to jest co innego w momencie, kiedy dostajesz ten trening, gdy naciskałem cię mali, potrafisz sobie poradzić z przeprowadzeniem piłki, to też mi jak gdyby pomogło później nawet w tym, że jak gdyby nie miałem problemu z kozłowaniem. Nie? Jakieś wspomnienie masz z trenerem Urlepem? Zabawną historię jakąś? Nie masz pojma, nie masz pojma. No. Nie, parę na pewno, na dawaj pewno parę. Dawaj jedną, wyciągnij coś. Muszę sobie przypomnieć, bo naprawdę jestem lepszy. Kurczę, byle czekać, co to z nim było. A no, na początku jak przyjechał, to było dobre, na początku jak przyjechał, już jeszcze nie wiedzieli. To była sytuacja tego typu, że za wszystko dawał karę. Tu 3000 dolarów, 2000 dolarów, o nie masz skarpetek, 2000, no ja mam skarpetki, nie masz tego, nieprzygotowany, 2-3000. I myśmy tak jak siedzieliśmy bodajże z Maćkiem i z Adamem, no myśmy, kurde, przecież się sezon nie zaczął, my już jesteśmy do tyłu, nie? Z tymi karami, ale później wrócił jak gdyby też tutaj robota marszałka, uspokoił go troszeczkę na samym początku, on tą dyscyplinę wprowadzał bardzo mocną. No ale rzeczywiście dużo zmienił, tak? Zmieniliśmy autobusy, zmieniliśmy hotele, tak naprawdę zaczęliśmy jak gdyby mieszkać w... Ale to on zmieniał, cały czas zmieniał, bo później jak był Siemiński właścicielem, to też łóżka powstawiał do tego. Tak, tak, no, później to już tam poszło w skrajność, bo słyszałem już o wielu rzeczach, no. Że gość na trybuny zbija piłkę z obręczy, też to no słyszałem. No tak, no był, stał z kadzidłem za koszem, wiesz, tam. Ale wtedy rzeczywiście myśmy z tego Jelcza... z tego Jelcza, co żeśmy ten... wracali wtedy, jak już te wojskowe samochody były i tam ci sami kierowcy, autobusy, przepraszam, no to jak myśmy dostali później dwupiętrowy, no to już było wow, no to jechaliśmy na mecz, hotel nie już tam jakiś podrzędny, tylko rzeczywiście tam gdzieś 3-4 gwiazdki, taki już był hotel, no 4 to może przesadziłem, ale 3 z komfortem, żebyśmy się wyspali, wszystko było przypilnowane, no to było troszeczkę ta, weszła taka inna jakość Śląsk Wrocław i też to pozwoliło Śląskowi stać się później tym klubem, który Suchy został. Kurczak, ryż to standard, tak? Grzybów nie. Początkowo tego nie było jeszcze tak naprawdę, ale a też... Co się jadło na początku przed meczem? Co tam jadłeś, co tam zamówił masażysta, nie? Maser zamawiał? Ale nie, początkowo mówię, jego wprowadzenie też było wprowadzenie jakby pierwszego też, wcześniej tego nie było, specjalnie trenera od przygotowania fizycznego. Mhm. To był 90, mówię, 6, tam nie pamiętam, 7 rok czy 8 i wtedy no, nie było to normalne, że ktoś się na tym znał, czy ktoś przeprowadził trening siłowy, czy miał pojęcie o tym, jak to zrobić. Ta wiedza była taka... No ogólna, tak? To trenowanie było, siłownia było, to było, tu podskakujemy, pyk, 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 pajacyki, dziękuję, do widzenia. A wprowadził pierwszy tenera do tego, później był tener Łoś, później był tener Antoniczuk, bodajże, żeby mi brzmieją, który wprowadzał jak gdyby też te ćwiczenia takie lokatetyczne i to wszystko. No to było coś nowego, nie? Nowa jakość, tak. I Mistrzostwo Polski zdobyte w finale przeciwko... To był 97-98, pamiętasz? Kurczę, to nie było Wilcz Włocławek? Chyba Wrocławek. Chyba Wrocławek, tak. Chyba był Wrocławek. Czekaj, czy Pruszków albo Wrocławek? Nie pamiętam, czy to jest. Pan Adam zaraz powie. Bo rok to było rok to, albo to rok później, nie pamiętam, ale to było chyba... I co, wtedy już było czuć ten boom na basket, czy dopiero później? Tak, to był taki okres, to było po Mistrzostwach Europy w 97 roku. Z Chorwacji. Z Chorwacją chłopaki przyjechali. Tak, tak, tak. To było 7 miejsce po Mistrzostwach Europy, ale... Czy z Grecją? Ale tutaj robotę zrobił, szczerze mówiąc, jak każdy w tym czasie, to był Szaranowicz w swoim Hej, Hej to NBA.
mecze pokazywane na, jakby na bieżąco, plus ta koszykówka, która była pokazywana, nie zapomnijmy, wtedy puchary nasze pokazywane było w programie drugim, na żywo, bodajże w polskiej telewizji, czyli to dostępność tego, tej koszykówki była. Dzisiaj problemem też jest, wiadomo, to co telewizja pokazuje, to, to jest jak gdyby temat, to jest popularne, to tak? Nie, to był puchar Saporty bodajże. No mów. Puchar Saporty, to było chyba tak, to był wtedy puchar Saporty się nazywało, coś takiego, nie? Czekaj, bo ja to coś mam. A twój najlepszy mecz w Pucharach Europejskich to nie był z BIPA Moda Odessa, to był ten sezon? Tak, to był ten sezon, to był ten sezon, to był ten pierwszy mój sezon. Nie mogę znaleźć, bo chciałem No. Film, i myśmy wtedy przeszli bodajże chyba 3 rundy i trafiliśmy chyba na Panathinaikos i żeśmy przegrali. Niezłe czasy. No i potem jest takie lekko zagmatwane, 98-99, AZS Politechnika, Wrocław pierwsza liga i w 99 roku znowu Śląsk Wrocław. O co tu chodziło? Ja miałem roczny kontrakt ze Śląskiem i to był taki okres, trochę taki zamieszany w całości. I za bardzo z jednej strony miałem jechać do Stanów, nie pojechałem do Stanów, byłem blisko. To była taka sytuacja, że podpisałem jak gdyby taki list intencjonalny z Uniwersytetem Murray State w Stanach, gdzie mnie ściągnął trener, już, nie pamiętam nazwiska, nie chciałbym teraz... George Bush. George Bush, nie. I była sytuacja, on do mnie, ja podpisałem to i ja już byłem gotowy na wyjazd do Stanów, tak naprawdę, po tym sezonie w Śląsku. I z którejś nocy, bo tak to ma zadzwonił do mnie ten trener i mówi, że niestety, ale on odchodzi z tej szkoły i idzie do Alabama. Czy ja bym chciał iść, ale wie o tym, że rok muszę mieć przerwę. Ja, grając, bo ja już podpisałem z tym szkołą, więc nie mogłem jak gdyby zrobić transferu w tym sezonie, żeby grać w tym Alabama, bo on mnie chciał mi ściągnąć, tylko musiałbym zaczekać rok. No i była sytuacja taka, albo idę do Murray State z nowym trenerem i tam zostaję, albo idę do Alabamy i nie gram rok, albo zostaję w Polsce, nie? No i za bardzo wróciłem wtedy do... Sezon się rozpoczął, nie za bardzo... Chyba Śląsk mi też chciał chyba zaoferować wtedy kontrakt dłuższy. 7+1. Jakoś tak, nawet pojechałem z nimi na obóz, ale się nie zdecydowałem. Nie widziałem się w tym zespole jak gdyby w tym momencie. I taki projekt był Politechnika Wrocławska, gdzie tutaj i Robert Kościuk był, i Adam Gołąb, i Jurek Binkowski, i było paru zawodników, którzy chcieli zrobić awans, był taki pomysł. No ja mówię, dobra, no to zacznę grać tutaj w tej polityce, zobaczymy, co się wydarzy. A z czyjej to inicjatywy? Nie wiem do końca. To powstała drużyna, grała wtedy w pierwszej lidze i myśmy... No był to fajny projekt, tylko jak gdyby nie na te czasy, nie? Mhm. Nie na te czasy Śląsk jak gdyby obronił swoją pozycję. Tak bym powiedział, wtedy Śląsk obronił swoją pozycję pod względem takim... Były jakieś tam pomysły na to, żeby pójść znalazło finansowanie. Tu zabrakło finansowania tak naprawdę. Myśmy zagrali parę meczów, byliśmy dać liderem. Razem wtedy chyba Mitek z Kielce był i my. I był pomysł, żeby był drugi zespół, tak jak Gwardia kiedyś, drugi zespół obok tego Śląska, który będzie walczył o puchar, ale gdzieś tam nie doszło do porozumienia i sytuacja upadła. No wracając do tego wątku amerykańskiego, to ja tak jak to słucham, to marzyłeś o NBA chyba, nie? Wiesz co, to był taki okres czasu dosyć śmieszny, no bo... Przyjeżdżali trenerzy oglądać mnie tutaj z uniwersytetów. O NBA w ogóle nie było mowy, no wiadomo, bo to wtedy jak gdyby też ta NBA była całkowicie inna. To nie jest też tak, że ktoś tam biega, ma 20, oddaje rzut i dawaj go próbujemy na draft i nie wiem, coś go próbujemy z nim zrobić. To w ogóle nie było o czym mówić. To były takie czasy, to były takie czasy, gdzie rzeczywiście tylko najlepsi Europejczycy grali w lidze zawodowej. Petrowicz, Kukocz, już Petrowicza chyba nam nie było wtedy, ale bardziej Kukocz. Dino Radzia i ci wszyscy gracze, którzy byli, a liga była taka trochę zamknięta. I mówiło się wtedy o uniwersytetach. I ja wtedy, no taki był też plan, żeby gdzieś pojechać, zobaczyć te koszykówki, zobaczyć jak to wygląda. No niestety z różnych przyczyn jak gdyby to się... Patrzysz na te buty. Wiesz, chciałem ci coś powiedzieć, jak się czasy zmieniły. Patrz to. To są buty nowe ze sklepu koszykarza. Patrz, jak się sznuruje buty. Patrzcie to. Powiedz mi, w jakich ty butach grasz? A teraz to chyba... O, patrzcie, co się dzieje. Zasysa. Teraz jak się system zepsuje, to ci zmiażdży stopę. I kontuzja. Nie wiesz.
Nogę amputują. Takie buty możecie sobie kupić. Co, jeszcze aplikacje do tego ściągnąć? No, jest ładowarka w ogóle do tej podstawki. Buty nie są na stole, żeby nie było, są na podstawce. W jakich butach grałeś kiedyś? W taki, jaki dostałem z kierownika zespołu. No dawaj, jakieś tam pamiętasz? Nie pamiętam, wtedy pamiętam, był Adidas, był to chyba w tych Kobe Bryantach o początku, taki z ósemką. No, były, mega były. No, to był pierwsze wchodziły wtedy, ale to później były chyba, a wcześniej... Jurek Binkowski grał w Wobrzychach, tak? Wobrzychy to były, ja też Wobrzychy miałem. Wobrzychy miałem, jak byłem juniorem. Jak robiłeś, zatrzymywałeś się na robiłeś, próbowałeś zatrzymać się z kilku, to zawsze musiałeś troszeczkę się poślizgnąć do przodu. Wobrzychy. A my to wklejaliśmy te Wobrzychy, czy nie? Chyba nie znaleźliśmy. A masz coś w szafie, jakieś takie retro? Ale jedne mam buty takie. Jak byłem tutaj w Śląsku, w drugiej lidze wtedy na koniec, to mówię, założę je. A założyłem, tylko że się rozpadły, nie zdążyłem dojść do sali i zacząłem się sypać. Bo one miały chyba ze 20, co? Ze 30 albo 20, no ze 25 albo 30 lat. A dasz radę zdjęcie zrobić, podesłać? Wiesz co, nie wiem, jak znajdę, to ci się nie rozsypiał. O Jezus, to się trochę działo. Mistrzostwo Polski, potem wróciłeś do tego Śląska, bo wrócimy tak, do tego. Tak, ja wróciłem do tego Śląska, wtedy jak gdyby po tej Plotnicy, jak gdyby też patrzyłem, co robić dalej, no i zdecydowałem się, wtedy podpisałem dłuższy kontrakt ze Śląskiem. 7+1, tak jest. Nie, wtedy chyba 3 lata. Trzy lata i zaczęła się mój powrót do Śląska, no i zdobyliśmy wtedy mistrzostwo. Ja wróciłem na drugą część sezonu. No i... I celebracja znowu. I znowu celebracja. A trenerem był wtedy też trener Urlep. Tak, trener Urlep. Urlep. Czyli zadowolony byłeś z tej współpracy, tak jak mówisz. Granie tak, było... On... To taka, mówię, no z NMU lepiej nie było takiej łatwej współpracy, ale generalnie rzecz biorąc, to jak mówię, no to też taki okres czasu, że ja za bardzo po tych Stanach rozbiło mi to całkowicie, nie wiedziałem za bardzo, co mam robić, tak? Czyli miałem swój plan i ten telefon, który dostałem od trenera, że jego tam nie będzie, to była sytuacja taka, no okej, no ja pojadę do nowego zespołu, nie wiem, czy stracę czas, czy nie stracę czas, wiesz, nie byłem pewny. Stany Zjednoczone to nie było tak łatwo jak dzisiaj, że masz, nie wiem, Facebooka, przeglądasz sobie, czy łatwo było. Wtedy nie było Inter, może i dobrze. Pewnie tak. W tych czasach, gdzie to cię nakręcą wszędzie. Ale też nie było tej wiedzy takiej tak naprawdę. Co, jak, dlaczego i gdzieś dostawałem jakieś listy od nich, że tam opisywali mi o zespole, że wyciągałem to. Taki plik listów dostawałem od tych szkół. I już do liceum miał mnie dosyć, nie, bo to przywozili. Ale to mówię, no to też były inne czasy. Ja dlatego też tam mówię, trafiła ta Politechnika, no i później zostałem w Śląsku, no mówię, dobra, to wracam do Śląska, taka się tam opcja wyszła na tego, żeby podpisać, no i zostałem w Śląsku, no i już mi zdobywali kolejne mistrzostwo. Nie? A ta Ameryka, już zakończę ją, to jest taka historia, że co by było, gdyby babcia miała wąsy, czy nie? Czy tak nie patrzysz? Ja myślę, że wydaje, że gdybym po sezonie w Rudzie Śląskiej, były mi zawiane formalności, bo też była tam wtedy rozmowa, bo przed tą Śląskiem Wrocław, były rozmowy dosyć też głęboko zaawansowane, żebym pojechał wtedy do szkoły, do Stanów. To był dobry czas, bo to było gdzieś tam taki wiek, gdzie akurat łatwiej było się do tego przystosować, do tego funkcjonowania, ale tam też znowu jakieś papiery nie zagrały. No i ten zostanie w Śląsku było całą myślą o tym, że za rok jadę, nie? No i to się jak gdyby... Może powinienem pojechać, może nie, nie wiem, dzisiaj to już jest, wiesz, opowieści... Skrypty. Tak. Powiedz mi, bo później rok, sezon później 99-2000, Bobry, Bytom i tak jak patrzyłem na statystyki, to był taki chyba pierwszy sezon, taki najlepszy do tej pory. Wiesz, do ciebie powiem historię jeszcze z tymi Bobrami, bo to była cała historia. Dawaj. Ja pojechałem na wakacje do Tunezji i tam dostałem ataku wyrostka rozbaczkowego, tuż przed obozem Śląsku. No i tam była historia taka, że w ostatni dzień złapało mnie to. No i leżałem 10 dni sam w jakimś tym, a tam jeszcze jakiś zmarł prezydent Egiptu, gości muzyka na full leci, a ja tam leżę, wiesz, bez bazy, nie? Ja bez bazy. No i wiesz, powrót stamtąd, to był jakiś kosmos, nie? Bo w wtedy czasach miałem taki telefonik Nokia malutką, gdzieś tam wydzwaniałem do tego z Egiptu. Z anteną. Po 30 zł za minutę, żeby się dostać. No i sytuacja tego typu, że wróciłem do Śląska, trenerem był Mulin Kacuryn, ale ja po prostu się nie nadawałem, nie wiem, czy oni mnie tam czy nie karmili, czy co tam się działo, ale pamiętam, jak jechałem do Tunezji, to ze 108, 109 ważyłem tak generalnie, dobrze się prezentując, jak wróciłem, ważyłem 97. Więc po prostu katastrofa i powrót do Śląska, nie zdążyłem na obóz przygotowawczy w Karpaczu, próbowałem się wkręcić, no i stwierdzili, że ten już nie zdążę,
No i ja byłem w kontakcie śląskim, żebym sobie poszukał klubu, dostałem informację. No i Bobry Bytom, 12,5 punkta na mecz. Statystycznie to chyba był najlepszy, tak, sezon, jak popatrzyłem na te... Wikipedia może nie jest wiarygodnym źródłem. No, to Wikipedia są takie, jakie są, ale mówię, to był zespół, gdzie wtedy Teodor Mow, spotkałem go i on mówi, dobra chłopaka, to ty przyjdziesz i będziesz grał. No i rzeczywiście w tym Bobrach fajnie się zaczęło kręcić, myśmy mieli fajny zespół, to bo tam był... Krzysztof Sidor był i był Andrzej Wierzgacz, Artur Golański, mieliśmy obcokrajowców, to z trzech Łotyszy mieliśmy, Hermanizm, Ulis Hermanis, Walejko i Wyzwargas. Trzech Łotyszy. I to wyglądało, zespół był taki naprawdę na pierwszą czwórkę ekstraklasy. Ale coś jak to się stało w tych czasach, dęgi się skończyły. Dęgi się skończyły. I wróciłeś do Śląska. Wróciłem do Śląska. I zdobyłeś mistrzostwo Polski. No i to był rzeczywiście ten sezon, gdzie wtedy Charles O'Bannon grał. No, to pamiętam, byłem jako kibic, siedziałem. Tak. I to był sezon, gdzie mogę wspomnieć na pewno jedną rzecz, to było jedne, i nie wiem, czy miałeś okazję pracować z Mulin Kacridem, ale i u niego grałem 5 na 5. 5 na 5. Rano 5 na 5. Po południu 5 na 5. Ale rzeczywiście ten sezon, wspominam, że to był jeden z lepszych personalnych gierek, takich, jakie mieliśmy tych na treningu, jakie udało mi się uczestniczyć, jeżeli chodzi o skład zespołu i wyrównaną walkę między nami, nie? Więc to był też fajny sezon, bo dużo tej gry było, nie? I tak to wyglądało, nie? Teodor Mołów, jakaś historia, anegdotka, coś, ktoś jakoś śmiesznie mówił, coś? Nie, on w ogóle generalnie bardzo wesołym człowiekiem, generalnie był, ale jedną rzecz pamiętam, którą rzeczywiście mnie wtedy kupił jako trener, bo była sytuacja, że pojechaliśmy do Kiec, buchał mi pierwszy, drugi, trzeci mecz jakoś, tak, ja w tych Kiecach mam kibel generalnie. I on przychodzi, mówi, no, że on wiedział, że tak będzie, że tutaj trzeba potrenować mocniej. No i tak młodego człowieka od razu łyknął i ja już wtedy wszystko... Serce, tak. Trzeba było oddać, to trzeba było oddać. I to rzeczywiście też fajna postać pod względem budowania zespołu, pod względem atmosfery. To był trener typowo do takich doświadczonych graczy, którzy sobie potrafią poradzić i z przygotowaniem, i z treningiem, i z graniem, ale pod względem zbudowania atmosfery, no to była jedna z fajniejszych postać i tak naprawdę wszyscy go szanowali i to była postać, która jak gdyby scementowała ten zespół. Już w tym sezonie się pojawiła historia z trenerem, bodajże Gajiczem, bo później trzeba ten Gajicz przyszedł. Dzwonił do mnie kiedyś, ja mówię, że może przyjechać, opowiedzieć historię. Tak, Gajicz przyjechał. I to oczywiście na końcówkę sezonu próbują nas namawiać. Chodźcie. Jeszcze tam Andrzej Wierzek mówi, dobra, strajkujemy, trening tylko 45 minut. My wychodzimy, on chodźcie, jeszcze za rękę ciągnie, jeszcze. 5 minut. Jeszcze coś zrobimy, nie? No też taka była końcówka, tylko że mówię, ja też z tych Bobrów jak gdyby nie chciałem wtedy do Śląska tak naprawdę wracać, bo wtedy Śląsk zrobił transfer bodajże. Robert Kościuk wrócił, a Rafał Bigus poszedł chyba do Stargardu Trzykiego. I Śląsku brakowało, ja byłem na kontrakcie i brakowało im wysokiego, więc... Czy to wypożyczenia były? To były wypożyczenia, tak. To zawsze mogłeś wrócić. No i zrobiłeś Mistrzostwo Polski i znowu wyjechałeś. Czyli znowu wypożyczony byłeś do Legii Warszawa. Tak, do Legii Warszawa. I tutaj znowu jakieś tak statystyki w górę idą. Co to był za sezon? Twój najlepszy taki gdzie był twój najlepszy indywidualnie sezon? Także czułeś moc. W Polsce? Czy za granicą? Za granicą to dojdziemy. Ale zapytałem ogólnie. Nie, myślę, że ta Legia była ciekawym też zespołem, ciekawym tworem. Ja trafiłem do zespołu, który budował się jak gdyby wtedy. Mieliśmy fajnych Amerykanów, też taki troszeczkę folklor, bo to taki klub, który nie był gotowy na ekstraklasę. No i rzeczywiście gdzieś tam statystycznie to wyglądało, bo ja to chyba miałem tam, nie pamiętam ile punktów. Ale, 14 ponad. Ale to w 20 niecałych minut, nie? Więc jak gdyby też była rotacja. Więc... Dużo meczów strasznie, 38. Tak, dużo meczów graliśmy. No i tak mówię, ten zespół był dosyć ciekawy. Tam też fajne postacie, bo typu Wojtek Królik, Michał Exner. Mieliśmy fajnych Amerykanów wtedy, bo Ron Draper, który był jednym z najlepiej zbierających wtedy w lidze, a gość nie podnosił o centymetr w ogóle z parkietu, ale miał takie wyczucie niesamowite. Tu się na końcu trafił do nas Jerry Hester z Ostrowa. No i niestety tam się gdzieś nie udało się złapać tych playoffów. Sezon się skończył. Trochę szkoda tego sezonu, bo uważam, że mogliśmy zrobić zdecydowanie więcej. Z odrobinem szczęścia gdzieś powalczyć o większe, wyższe cele. Nie? A trenerem kto był wtedy? Marek Jabłoński. No dobra, jedziemy dalej.
Całą karierę musimy przejąć. No, dobra. Bo już więcej nie przyjdziesz pewnie do mnie. To ile gadamy, panie Adamie? 50 minut. Już byś do domu poszedł. No niestety nie, ale... jeszcze. Później zrobimy przerwę, tak wiesz. Żeby... Ja wiem, ile jeszcze klubów jest. Nie, nie, już z górki. No muszę, lubię takie historie, zawsze coś wyciągnę. 2001-2002 Unia Tarnów. To jeszcze wypożyczenie? Kiedy tak, ty byłeś wolny? A, właśnie to była sytuacja taka, że próbowałem sobie też znaleźć klub, bo wiadomo, do Śląska. Śląsk już wtedy budował zespół. Cały czas się przemieszczasz. Tak, i szukałem klubu. Tutaj się byłem bodajże... Tam był niedograny, byłem w Hawrze we Francji na testach, ale gdzieś oni chcieli podpisać ze mną kontrakt, ale gdzieś tu Śląsk nie było dogadania, bo oni chcieli płacić wypożyczenia, Śląsk chciał wypożyczenie, no i się zdecydowała Unia Tarnów zapłacić wypożyczenie za mnie i trafiłem do Unii Tarnów. Niestety też na krótko, bo też się pieniądze skończyły w Tarnowie. No i to krótki epizod taki, no też biegający, bo musiało było biegać po mnóstwo, jak gdyby wszystko na tym parkiecie robić, bo ten zespół był taki, jaki był, ludzie podchodzili, ale jedna fajna rzecz, w Tarnowie wtedy przyjechał taki gracz Terry Leidy, on później spędził parę lat i w Benettonie Treviso i w tym, i rzeczywiście tu się nie mógł odnaleźć, ale później nie, on się nie nadaje. Ja na treningu widziałem, co facet robi, no to było niesamowite. Nie nadaje. Ale rzeczywiście nie, on to był chyba jego pierwszy sezon. On później fajną karierę zrobił w Europie, bo grał w Eurolidze. Ja mu tłumaczyłem wtedy, jak ja odchodziłem, mówię, weź poszukasz klubu, na pewno sobie poradzisz. No i on rok później, jak gdyby, nie, że ja mu coś doradziłem, żebyśmy mieli jasność, tylko że taki facet się tam trafił wtedy do tego zespołu. A czym ty się kierowałeś przy wyborze klubów zazwyczaj? I co, tutaj, w tym okresie, co tutaj mówisz o tym, to się nie kierowałem niczym, bo byłem na wypożyczeniu, ktoś zapłacił za mnie parę złotych, to mogłem, to szukałem tak klubu. Nie? W ten sposób. Ta, a agenta miałeś? Wiesz co, nie przypominam sobie wtedy za bardzo, czy ktoś ze mną pracował, czy nie. To był taki okres czasu, gdzie też nie za bardzo... A, miałem agenta, przepraszam, w Legii Warszawa. Dosyć fajnie chłopaki chcieli, bo to była taka agencja, pewnie znasz, komentator, jeden z komentatorów. Wojtek Michałowicz? Nie, Kijanowski. Waldek. Waldek i jeszcze taki Paweł trochę mi stworzyli agencję sportową. Ja wtedy wszystko było wtedy fajnie. Oni mi jak gdyby tą Legię też dogrywali. Rzeczywiście to fajnie prowadzili, tylko że ja byłem na kontrakcie ze Śląskiem, czyli te organy, cokolwiek mi wymyślenie i pomysł, który chcieli zrealizować, wszystko było zależnione tutaj od Wrocławia, więc to były bardzo ciężkie tematy do tego, żeby mnie tam gdzieś wypuścić. Czyli trochę byłeś uwalony. Tak, to trzeba powiedzieć, że to po prostu było, Śląsk trzymał moją kartę, gdzieś tam chciał mi, to ja wtedy mówię, ja też wtedy bym prawdopodobnie już za granicę wyjechał albo... Ale taka taktyka była też później, bo jednak te kontrakty były takie długoletnie i rzeczywiście i były wiążące. Tak, one były mocno wiążące. I nie bardzo za bardzo było co robić. Nie? Jeżeli ta Unia Tarnów, to była taka sytuacja, okej, była opcja, oni chcieli zapłacić, fajnie, no to biegamy. No i to było po Unii Tarnów, się pierwszy raz dogadałem się, że... No mów. Tak, dogadałem się, jeszcze trafiłem do Strasburga. Do Strasburga, tak. Ale to... Po Unii Tarnów w tym sezonie. A, to widzisz, Wikipedia, widzisz, i opowiedz o tym, to był pierwszy zagraniczny kontrakt. Tak. To trafiłem do Strasburga i tam w ogóle w Wikipedia w ogóle nic o tym nie... Zawiodła. Ale nie, trafiłem do Strasburga, bardzo fajny zespół, bo tam grałem z kilkoma graczami tuż po NBA, czyli taki był Kalite Lamine, on był przez chwilę w Eurolidze, w Chicago Bulls trafił do nas, Cornel Dawid, pierwszy Węgier w NBA. I gracz typu Jarre Reed, który grał w Charlotte Hornets, olimpijczyk też z Seulu z 1988 roku. Nieźle. Takimi. Trafiłem do zespołu, miałem tam być zmiennikiem Cornela i Jarre Reeda i rzeczywiście gdzieś tam się poznałem. Też grał w świetnej pamięci Frederick Forte, z którym tak gdyby później miałem też kontakt, bo mu prezesem Limoges. I także tam spędziłem końcówkę sezonu, ale to był totalny folklor, bo trenera mieliśmy w Wefiste. Budżet był przeogromny, a myśmy, jak ja przyjechałem jak nauczony w Śląsku, że o 18 trening, to jestem, wiesz, 35 minut gotowy, to pierwszy ludek przed 5 po. Normalnie, luz. Drugi przed tam 10 po, zebrali się 15 po, dawaj, trening robimy. A ten grał jeszcze Hugo Cancet, taka gwiazda francuskiej koszykówki. Naprawdę bardzo fajny skład.
Tak, trenowaliśmy, tak graliśmy. Nie? Ale M&M-sy nie wypadały na rzutówce, bo chłopaku jak zniczył Jarosław, słyszałem, jak przychodzili właśnie tak spóźnieni na rzutówkę przed meczem, M&M-sy wypadały. Nie, nie. Właśnie dziwiłem się, ale później też Strasburg jak gdyby poszedł do przodu, bo i w Eurolidze, i później grali jak gdyby, to też były chyba, nie wiem, czy początki, ale naprawdę fajne doświadczenie. Fajnych ludzi, których też jak gdyby mam kontakt gdzieś tam jeszcze dzięki ale właśnie Facebookowi. Sportowo tam ci zawodnicy, którzy byli, to już był przeskok. To już, tak, to byli zawodnicy, to wiadomo, no gdzieś tam człowiek miał kontakt wcześniej z tą koszykówką, dzięki tym pucharom, czy nawet tej polskiej lidze, która nie była najgorsza, ale to przejście do tego Strasburga to było dosyć fajne, bo to jest tak, zobaczyć nowy klimat, nowe mieszkanie, nowe jak gdyby znalezienie się w nowej sytuacji. Nie? Sezon 2002-2003, wyjazd do Belgii, do Antwerpii. Tak, zgadza tak, się? Tak. Tam posmarowali najwięcej? Gdzie najwyższy kontrakt? Nie, wiesz co, to tam były dobre pieniądze w tym czasie. Ja tam pojechałem też z myślą już takim, że gdzieś tam ten kierunek zagranica spodobał mi się, w tym chciałem spróbować dalej. Liga belgijska, całkiem niezła wtedy. No i trafiłem do zespołu Antwerpii, która akurat szuka gracza na pozycji numer 4. I bardzo fajny sezon tutaj, bardzo fajnie spędzony czas. Wydaje mi się, że akurat ta Antwerpia w ogóle fajne miasto do życia. Generalnie fajni ludzie, fajny klub. No, tyle mogę powiedzieć. A kto to załatwił, te wyjazdy zagraniczne? Wtedy się chyba pojawił agent 007 i załatwił ten kontrakt. To był jego początek. Jodła. Tak, ale wtedy bardziej podpisałem z tą Inter Performance z Capiccionim kontrakt. Capiccioni. I ten. No i podpisałem. Sezon bardzo fajny. Fajne doświadczenie takie, jak gdyby wprowadziła człowieka w tą zagranicę, tak? I jak gdyby poznałem też fajnych ludzi, więc jak gdyby bardzo miło wspominam. Jesteśmy gdzieś tam już więcej niż połowa tej twojej kariery, ale ciekawi mnie, nie pytam o kwoty, ale gdzie najlepszy miałeś kontrakt? Wbrew pozorom na Węgrzech. Tak? Tak. Czyli dojdziemy tam do tych Węgrzech. No dobra, to Belgia, tak szybko żeśmy przejechali, chyba już za bardzo cię męczę. 2003-2005 Turów, Zgorzelec. Nie, wróć, przerwa była. Była przerwa, no tak. Właśnie. Ja po Belgii, była sytuacja, gdzie chcieli, żebym tam podpisał, jak gdyby wtedy jeszcze były rozmowy, ale słynny włoski agent do mnie dzwonił i mówił, że you deserve more money i znajdziemy ci klub. No i ja deserve more money, no to ja mówię, jak deserve more money, to będzie more money, ale... I tutaj rzeczywiście gdzieś był mój błąd, bo jak gdyby nie czekałem, no i się sezon rozpoczął, a ja cały czas deserve more money, nie? W domu. Show me the money, nie? Siedzę w domu, biegam gdzieś tutaj, gdzie trenuję się, przygotowuję się fizycznie, ale jak gdyby, no... Cisza, nie? No i cisza. Znalazł się trener Czerniak. Nie, sytuacja była taka, że rzeczywiście że doszło do tego, że byłem sfrustrowany totalnie, bo to jest początek sezonu, gdzieś tam wrześniu, październik, rozpoczyna się sezon i wszyscy grają, a człowiek, wiadomo, nikt na początku nie robi rotacji, nie zmienia, no wiadomo, też jakaś kwota, którą ja chciałem za to, z tym to też jest jak gdyby jakąś pewną barierą do tego, żeby rozpocząć sezon, więc... No i była sytuacja taka, że jak to się śmieje, Mikołaj już zaczął wychodzić na ulicę, a ja cały czas sobie siedzę, trenuję, sobie biegam. Deserve more money. Tak, biegam, z kim się da, gdzieś tam na jakichś juniorskich treningach, gdzie się wbijałem, czy próbowałem się gdzieś tam nawet z amatorami poruszać, biegałem, cały czas przygotowywałem się, ale nie było grania. No i już taki mówię, trochę byłem sfrustrowany i jak gdyby zadzwonił do mnie, nie pamiętam, czy Mirek chyba, czy Radek Czenek już teraz, i mówił, że tutaj w Turowie bieganie jest, że tu chcą zrobić awans, nie. No i ja mówię, no co ja miałem powiedzieć, no jasne, że jak mam biegać, to gdzieś muszę biegać, nie. No i przyjechałem na rozmowy, no i dogadaliśmy się finansowo i... A co on takiego mówił, że ten, że ty odżywki sprzedawałeś wtedy? To tak było? Ojciec prowadził wtedy sklep, no tak. i tam prowadziliśmy odżywki. Było. Tak, ja tam gdzieś pomagałem ojcu, okay. Wtedy, wiadomo, to była taka jak gdyby moja, może nie moja działalność. Nie do włosów. Na pewno, nie do włosów, tak. To był sklep sportowy, ojciec sprzedawał tam też odżywki, suplementy dla sportowców. No ja pomagałem mu, jak byłem na miejscu, no to tam... No pewnie. Tak to wyglądało. No i awans zrobiłeś, tutaj 20 oka na mecz średnio, no... Taki piękny, ten film pokazuje, jak to piękny sezon był.
I to już powiedziałeś na samym początku, że to same miłe wspomnienia. Tak, tak, tak. To trafiliśmy do zespołu, gdzie była i fajna atmosfera, i fajni ludzie, i to się wszystko jak gdyby złapało, i kibice żyjący, i wszystko, które tam było. No i ogólnie całe to się tam wydarzyło, to bardzo miło wspominany czas pod względem po prostu ludzkim, nie? Bo sama koszykówka, to wiadomo, z koszykówką, ale też miło spędzony czas. A ten sezon w PLK z Turowem Zgorzelec, pamiętam pierwszy mecz w Urbicie, to był chyba debiut, przegraliśmy ten mecz, pamiętam, też wchodziłem do zespołu. Też dobry to był sezon dla ciebie, indywidualnie? Wiesz co, to był taki sezon szarpany, bo przyszedł trener Kowalczyk, było zamieszanie, on ściągnął zawodników, presja, żeby zrobić ósemkę, zespół był budowany na więcej. To ma grać. To był taki pierwszy sezon, gdzie Turów trafił na chaos, którego nikt nie potrafił opanować. To był ten błąd, bo ja zresztą mówiłem, trzeba było ten sezon tak zagrać, żeby zostawić ten zespół, który awansował, lub częściowo zostawić, tam w 70% czy 60%, uzupełnić to doświadczonymi dwoma, trzema graczami i rozpocząć i zobaczyć, jak to będzie wyglądał. A tu był chaos. Tutaj przyszedł Jan Molinari, Brandon Hughes, później słynny trener Mariusz Karol się pojawił i się zrobiło biuro podróży. Pojawiali się goście w ogóle, którzy albo nie grali, albo grali, jacyś jugole, którzy... Agenci też zwęszyli Bo zobaczyli, co się dzieje w Turowie Zgorzelec i to był taki moment, że ten sezon, myśmy nie najgorzej, byśmy zakończyli, żeby nie było chyba na czwartym miejscu, więc to nie było tak, że było źle, ale... Za szybko trochę wszystko. Ale to było za szybko, Turów nie był w ogóle gotowy. To było tak, że trafił na koszykówkę, a nagle wiadomo, jak ktoś czuje, to gryziemy. Dopiero później było, no to jest niestety brutalne, ale tak to wyglądało, nie? No i kolejny raz się przeprowadzasz na Węgry. Kablosz Motosz, węgierska drużyna tak się nie nazywała, ale... Nie, ale... To była sytuacja taka, że mówię, byłem w Turowie, była sytuacja, wtedy byłem dwie opcje. Albo jechać dostałem propozycję z Władywostoku. Ujej. Ale zobaczyłem na mapie i mówię, wow. Ale Władywostok to jest tam już na samym końcu, tak. Była tam jakaś szansa na, bo to była ekstraklasa rosyjska, wtedy oni awansowali. Była to opcja jakaś, no i dostałem też propozycję. Kapicioni. Nie, już nie, w Kapicionie go nie było, już nie mieliśmy tak daleko. I sytuacja była taka, że Kapicioni został zwolniony przed Turowem, o tak. Jak podpisałem w Turowie, bo bałem się, żeby mi czasem nie sięgnął do portfela. Ale nie, wracając do tematu, to była taka opcja, że albo te Władywostok, ale trochę zamieszany, bo oni trenowali generalnie koło Moskwy, a we Władywostoku grali tak jakby na wyjeździe, nie? To było trochę takie, wiesz, pomieszane tam, bo tam 8 godzin lotu masz, nie? Masakra, dwa tygodnie tak. Jedziesz cały czas ciemno, z Moskwy, dwa tygodnie. Jakbyś chciał mnie odwiedzić, to na miesiąc urlopu, przybijamy piątkę i wracasz. I wracasz, no tak, do roboty. Ale nie, no i wyszły te Węgry też z namową, bodajże Iswana Nemeta, który myśmy się spotkali w tym i on jak gdyby też tam, nie wiem czy mnie polecił, czy było właśnie w tej miejscowości, gdzie on stamtąd pochodzi. No i trafiłem do zespołu BC Kerment. Trzy lata spędziłeś na Węgrzech. Trzy lata spędziłem na Węgrzech, tak. Co ci się tam, musiało ci się tam spodobać chyba? Życie? Coś było takiego, że... Wiesz co, no pierwszy sezon trafiłem tam, wiadomo, no niesamowite było to, że sam Kerment jest małą miejscowością, tam jest może 10 tysięcy ludzi mieszka, może 11, nie chciałbym teraz ich wyobrazić pod względem wielkości. Miasta, hala była gdzieś na 2,5 tysiąca i full był na każdym meczu. Nie? To po prostu żyli koszykówką od samego początku. Bardzo mała miejscowość, gdzie... Pierwsi chyba w pracach tych czasach jeszcze komunistycznych przełamali hegemonię wtedy Budapesztu, tych zespołów na największych. No i tam żyli koszykówką. No i tam trafiłem do zespołu, który się budował. Razem ze mną trafił gracz, który ze mną grał w Belgii. Bo go policzyłem, bo szukali jedynki. No i żeśmy tam jak gdyby zrobili fajny wynik i w tym pierwszym sezonie wszystko fajnie wyglądało. Nie? No a kultura, język, jedzenie? Wiesz co, oni bardzo lubią Polaków. To było definitywnie, każdemu polecam i urlop na Węgrzech, jeżeli chce ten. Nam, bo naprawdę to nie są ten kraj, gdzie Polak to będzie się kojarzył, nie wiadomo z czym. Tam Tomek Zabłocki jeździł do ciebie. Tak. Myśmy, nad Balatą myśmy, cały czas. Tak, to było bardzo fajnie, sympatycznie, ludzie są otwarci, dobre jedzenie. Zresztą trochę taki klimat jest... Trochę cieplejsze, wiadomo, na południe 600 kilometrów, to jest trochę więcej słońca, ładniejsza pogoda. No i też specyfika, oni naprawdę żyją tą koszykówką, to się tak mówi, o mecze pokazywane w tych telewizji. No i generalnie rzecz biorąc, na każdych meczach komplety. To było też mnie zadziwiło, jak tam pojechałem, bo w tamcie, gdzie graliśmy, to rzadko się zdarzało, że nie było kompletów na meczach. Nie?
Czyli piękny trzyletni okres. Tak, piękny trzyletni okres. 2007 do 2000, albo 2007, jeden mecz na Cyprze zagrałeś? To nie, prawda? Jak to było? Zdobyłem wicemistrzostwo. Podali, że jeden mecz, ale... Jest jeden mecz, wiesz. Jest ty... jeden mecz, jest jeden mecz. Nie, weź to, weź to sprostuj, o co to chodzi? Nie, trafiłem na Cypr i to było tak chyba, że... tak, trafiłem na Cypr, no i trafiłem do zespołu Apoel Nikozja, który jest tam szanowany piłkarski też klub w Lidze Mistrzów. No i tam w lidze chyba zagrałem chyba z parę meczy, bo to tak była ta drugą część sezonu. No i w playoffach w finale, w 7 meczach przegraliśmy z Kerawnosem. Wtedy grał jeszcze AL. Nie wiem, czy tam był Michał Grabowski, ale chyba wyjechał na Łotwę wtedy. No i tam mówię, nie wiem, ile tam meczów zagrałem, ale... Jeden. Dobra, niech będzie jeden. Potem, nie wiem, czy to jest możliwe, 2 lata nie ma nic. To jest prawda? Nie, to była sytuacja taka, że... Wyrwa tak, jest. Nie, trafiłem... była sytuacja taka, że miałem trochę tematów tu w Wrocławiu do zrobienia, jak gdyby poza... Biznes. Załóżmy. Tak to zrobić i się wstrzymałem, jak gdyby nie rozpoczynałem sezonu i podpisałem... I podpisałem kontrakt z słowackim Slovakowarno Pezinok. Taki zespół był, to był mistrz Słowacji. Pojechałem na tasy, zagrałem pierwszy mecz i zerwałem cały mieście czworogłowy razem z rzepką. Miałem go na wysokości, rzepkę miałem gdzieś w wysokości tutaj, środkowego uda. To najpoważniejsza kontuzja. Tak, to był jak gdyby początek końca całej zabawy, nie? No to był początek końca, tak naprawdę powrót, no ja myślałem, że to już jest koniec tak naprawdę, że, tak definitywnie, no bo jak nie masz... Jak grzebkę masz, kurde, nie słyszałem o czymś, i tutaj trafiłem, jeszcze tam chcieli mi tam operować, ja mówię, nie cholery, wracam do szpitala, mogę pozdrowić doktora Michała Sokolskiego, który mnie postawił. Trafiłem szybko, a z nim jest wypadku, bo to było tak, że operacja musi być zrobiona dosyć szybko, bo sytuacja taka, że mięsień jest na tyle silny, on się skurczy i go by nie wyciągnęli. Tym bardziej, że byłem sportowcy, nie wyciągnęliby mi go do tej wysokości, żeby go zeszyć. Więc zszyli mi całą całe to kolano, pozbierali, no i tak naprawdę inwalida, bo nie możesz napiąć mięśnia, więc albo leżysz, albo jest w fortezie. A jak ty to zrobiłeś w ogóle? Gość mnie kopnął, zrobiłem naskok, chciałem dać w końcówce z góry niepotrzebnie, no i gość mi jakby wjechał kolanem. Ja tam miałem wcześniej problemy z tym wiązanym rzepką, on był lekko zapalony i to może spowodować, że po prostu tak się rozerwało jak... Ale paskudnie to brzmi. Paskudnie, bo mogłeś nogę zgiąć, a nie mogłeś wyprostować, nie? Więc wiesz, coś działało, nie? Więc generalnie rzecz biorąc, no to takie było dosyć brutalne, trafiłem, no i próba tak naprawdę powrotu, nie? Ale to droga przez mękę tak naprawdę. Jak zdjęli mi mięsień, to mięsień był na poziomie tych 2 palców, nie? Cały czworogłowy. Czyli można powiedzieć, że ten końcówka to już nie było to samo. Dożynki, tak dożynki. Powiedziałbym. No te dożynki, jak to nazwałeś, Waseko Pro Kom Gdynia, ale druga drużyna, tak? Tak. Wtedy tak, wszyscy, cała Polska chyba tam grała. To jest ten zespół, co był... Tak, to później start powstał, to ale... Ale to była też historia dziwna, bo ja wracając do gry, to było tak, że jak rozwaliłem to, już prawie rok minął, ja zacząłem trenować. No ale... Tak naprawdę nikt się nie chciał na mnie, wiedział po tej mojej kontuzji, nikt nawet nie chciał ze mną rozmawiać, żaden klub, nawet... Taka fama poszła. Tak, poszło, że nie było w ogóle dyskusji, że już jest, rozleciał się i ten, jak trafiłem do Asseco, to 2000 badań, 1000 rzeczy, a trafiłem też dzięki tak naprawdę Grzesiowi Morzakowi, który tam grał i polecił mnie. Żebym tam przyjechał. Karbonarę mu zrobiłeś, szef. Karbonarę mu zrobiłem, co? Tak? Spaliłem boczek. Ale nie, generalnie rzecz biorąc trafiłem do tego zespołu, no i rzeczywiście to był pierwszy sezon, taki po tej kontuzji, gdzie próbowałem wrócić, no jak zobaczyli mnie zawodnicy, jak ja trenuję, to powiedzieli, ja pierdzielę, to jest jakieś zwłoki te przyszły, to tragedia, bo ja też za bardzo nie mogłem jeszcze tak biegać, a bez przeciwbólowych nie byłem w stanie nic zrobić, nie? No i był pierwszy mecz, pamiętam, jeszcze nie miałem kontraktu, Asseco mnie zbadało, że nie nadaje się do strzału. Ja mówię, spokojnie, tylko muszę wziąć odpowiednie tabletki na mecz, to nie będę brał na trening. No jak już zażyłem tabletki, zobaczyli, jak zagrałem w pierwszym meczu, to już będzie, nie, no trzeba go podpisać. No i tak zostałem tam do końca sezonu
Tam jeszcze było fajne przygotowanie, bo byli trenerzy od przygotowania. Tam dużo tak gdyby takiej pracy wykonałem, poza żeby spróbować jak gdyby jeszcze pobiegać. To były te lata takie no, chyba najlepsze pro komu, nie? Tak, tak. Że dobrze, mieli tyle pieniędzy, że tak, dwa zespoły. Tak, tak. I to jeszcze było, no, wtedy chyba sukces był w Eurolidze. Tak. To pamiętam wtedy, nie? To były te świetne, takie dobry okres czasu dla Seko, nie? No ale przeszedłeś chyba tym samym roku do Koszalina? Nie, następnym. Następnym. A to jest Koszalin. To było takie próba szarpnięcia się, to był taki jeszcze błąd, dam radę, tak? Że jeszcze coś spróbuję, bo wydawało mi się po tym Seko, tam nie najgorzej się prezentowałem, więc wydaje mi się, że jeszcze szarpnę. Tabletki ale, jeszcze działa. Tak, ale tutaj się okazało, że tabletki musiałbym codziennie brać. Więc stwierdziłem, że to. No i to był taki sezon trochę dla mnie strasznie męczący dla mnie psychicznie, nie? Bo ja już nie byłem w stanie biegać ani nic cokolwiek zrobić. Tak, tak. To był taki sezon, że to trzeba było skończyć przed, ale jeszcze walczyłem, bo podpisałem ten kontrakt, jeszcze chciałem walczyć. No wiadomo, człowiek to musiał się gdzieś znaleźć w rzeczywistości, nie? Ale to był definitywnie wiedziałem, że ten sezon to już jest dla mnie kres, nie? No i potem pomogłeś Śląskowi w awansie tak, do tak. pierwszej ligi. Tak, tak. Tu trafiłem, miałem rozmowę wtedy ze Śląskiem, był Rafał Klawasiński, też widzieli, co wzięli. I trener George Bush jeszcze. Trener George Bush, wiedzieli, co brali, no to też bardzo fajny sezon, sympatyczny, no wszyscy miły. Wspominają, że to była niezła tak, atmosfera, tak, trener Chyży, Broko. Tak, tak, to było miło, i no to, ale wiadomo, no to już sportowo, no to było takie uczestniczenie, ale granie też, no wiadomo, bo to też poziom drugiej ligi, no to wiadomo, no gdzieś trzeba przełożyć. Pewne poziomy funkcjonowania z jedną nogą i z dwoma. Ale też łatwo nie było w tej drugiej lidze. Nie było łatwo, definitywnie. Bo tam uczy respektu, każdy ten poziom niżej, czy coś. Szacunku, tak, nie do pracy. Tak, tak, tak. To nie jest tak, że ten wejdziesz sobie i sobie pykniesz i sobie zagrasz, tak? Bo nagle schodzisz do innej ligi. Oficjalnie granie skończyłeś w WKK Wrocław. To był jeszcze sezon po tym Śląsku, gdzie a tak pobawię się jeszcze, było trzy razy w tygodniu, chodziłem, pomagałem tam jak się dało, już na treningi nie było, bo gdzieś tam praca, robota i no i pograłem jeszcze, zrobiliśmy awans tak samo z drugiej ligi do pierwszej, jeszcze uczestniczyłem, bym powiedział tak, w tej pierwszej lidze, ale tylko tak już bardziej duchowo z tym zespołem, który tam walczył w finale do awansu, tam nie wiem, zagrałem jakieś może, nie wiem ile spotkań, ale niewiele. No i to był koniec jak gdyby, nie? Całej przygody. I patrz, i przejechaliśmy tyle lat. O. Przed konkursem jeszcze parę takich pytanek mamy ogólnych. Na przykład, jak zmieniła się koszykówka na przestrzeni lat? Jak zaczynałeś, jak kończyłeś, jak teraz co widzisz? Nie no, wydaje mi się, że znacznie się raz, że sam styl grania teraz, to szybkie granie, oddawanie rzutów z pozycji. Kiedy jest pozycja wolna, zawodnik na szybko się kończy, jak gdyby ofensywnie oparta na grze obwodowej, czyli na tym rzucie za trzy punkty. To jest też ten trend w NBA, jak i w Europie powoli wchodzi, to jak gdyby nie ma tego mędzenia. Myśmy trochę tak mędzili, nie ukrywajmy, w latach 90. to na koziołku i to było takie ciągnąć akcję, ale miałem sytuację, że stałem na czystej pozycji i nie mogłem oddać rzutu, bo musieliśmy do końca zagrywkę oddać, więc to się naprawdę zmienia atletycznie, wiadomo jak zaczynałem, to też to przygotowanie, ta wiedza teraz, którą mają ci zawodnicy, trenerzy szczególnie do przygotowania atletycznego jest o tyle do przodu, że na pewno ci zawodnicy są lepiej przygotowani, lepiej biegają i no, tak mi się wydaje. To co wspomniałem, wyprzedziłeś czasy z twoimi warunkami, jakbyś trafił na teraz bez kontuzji. No byłoby łatwiej, zdecydowanie, tak mi się wydaje. Pasowałoby ci to, co jest. To pytałem, ale nie do końca odpowiedziałeś, w którym z sezonów czułeś się u szczytu formy? Mi się wydaje, że to był taki okres, kiedy przechodziłem po Turowie na Węgrzy. Tam to był taki, moim zdaniem, najlepiej czułem fizycznie, byłem przygotowany generalnie wyglądało to chyba dosyć dobrze. No to różnie, bo były takie przypadki, gdyby nie te kontuzje, jednak troszeczkę wycierpiałem, bym powiedział, jak to można tak nazwać, jeżeli chodzi o kontuzje, bo tych trochę operacji było i tych wszystkich rzeczy, powrotów do koszykówki było sporo, więc to też jak gdyby spowalniało, czy... To ten zerwany mięsień z tą rzepką prawie, wiesz, przy biodrze, to
to nie jest jedyna kontuzja. Co było jeszcze takiego ciężkiego? Miałem operację Achillesa, ale nie był zerwany, tylko częściowo był czyszczony. Miałem nadgarstek robiony, więc generalnie rzecz biorąc trochę tego... Czujesz to dzisiaj? Te trudy? Tak. Staram się ćwiczyć codziennie, trenować na tyle, żeby się utrzymać, żeby nie było tego bólu i żeby to jakoś funkcjonowało, więc jak gdyby cały czas muszę być w ruchu, żeby to... Grzesiu Mordzak mówił, że założyłeś się z jakimś gościem na siłowni, że wytrzymasz coś tam z hantlem, tak? Tak było? Co on tam powiedział? Nie jakiś pamiętam. Zakład taki, a może było jakąś koleżkę tak. Wyciągnąłeś. Może było coś. Może coś było takiego. Jest sezon, o którym chciałbyś zapomnieć? Wiesz co, ciężko powiedzieć o sezonie, o którym chciałbym zapomnieć. Na pewno ten sezon dla mnie trudny był w Koszalinie. I gdzie powróciłem na kontuzji, gdzie czułem ból kolana, tak praktycznie próbowałem trenować gdzieś na poziomie ekstraklasy tak, jakbym chciał, a organizm mówił już sorry, ale to już nie dla ciebie. Nie? Najlepszy kumpel koszykarski, którym masz kontakt do dziś? No myślę, że mamy. Tutaj mamy mam i z Grzesiem Mordzakiem kontakt i gdzieś z Tomkiem Zabłockim mamy kontakt, tutaj, jeżeli chodzi o Turowie. Mam też kontakt z Dominikiem Tomszykiem. Tutaj mamy, czasami się spotykamy na herbatkę, jak to Mordżety mówi. Też mam kontakt dzięki właśnie Facebookowi z niektórymi graczami, którymi grałem przez tą całą przygodę z koszykówką, więc to gdzieś się to utrzymuje. Dzięki tym właśnie social mediom trochę, bo wcześniej przecież nie będę dzwonił do Stanów, do gościa, no sobie ty, co u ciebie słychać, ty, całą listę pisał, co tam u ciebie, wyślij mi zdjęcie rodziny. A Mirek, a przez te wszystkie lata, od kogo się najwięcej nauczyłeś tak sportowo, koszykarsko? Ale chodzi ci o trenerów czy zawodników? No możemy podzielić właśnie o zawodników i trenera, no o Urlepie mówiłeś. No tak, na pewno, Andrzej. Ja ci powiem tak, jak ja obserwowałem dużo, starałem się obserwować, bo teraz jest, mi to tak polecam, jak gdyby teraz taki dygresja, ale polecam naprawdę obserwować graczy, polecam obserwować wszystkich tych najlepszych, bo tam można wyciągnąć te szczegóły. Czasami gramy w koszykówkę, dajemy z góry, oddajemy rzut za trzy, ale młodzież trenując powinna patrzeć to, co jest efektywne czy efektowne, bo tak naprawdę ktoś zobaczy, daje przykład trenera, który pokazuje tam ruch a la Juana, tak. No ale ten chłopak tego ruchu nigdy nie wykorzysta, bo nie wykona. Nie? Trzeba to kopiować pod siebie i patrzeć te elementy, gdzie k tobie pasują. Nie? Ja grałem w Belgii z jednym zawodnikiem, gdzie naprawdę gość miał tylko lewy hak, tak naprawdę, i lekki rzut z pół dystansu, ale niesamowite było, że za każdym razem potrafił sobie znaleźć miejsce. Nie? I to jest coś, co, jakbyś powiedział, jego repertuar był tak olbrzymi, że na jednej karce papieru do połowy by się zmieścił opisany, ale skutecznie egzekwował. To są rzeczy, gdzie mówię, to są elementy, gdzie trzeba by dostosować się do siebie i trzeba było obserwować każdego gracza. Wiadomo, łatwo się obserwuje LeBrona Jamesa czy Michaela Jordana, ale wiele rzeczy nie wykonasz, po prostu jest to niewykonalne tak naprawdę, ale obserwować trzeba wszędzie, gdzie jesteś w stanie odnaleźć się. A z tych zawodników na twojej pozycji, to kto był taki? Na której? Na jedynce czy na piątce? Na jedynce to była zabawa, jak wspomniałeś, a tak jako podkoszowy, taki Kevin Durant, ale tam twoich czasów, nie? To nie, to jak ja grałem, to już chyba jeszcze nie biegał, no, ale tak naprawdę... Słuchaj, no obserwowałem, wtedy też inna koszykówka była, ale tak 92 000 obserwowaliśmy tych wielkich centrów, czyli tam Ewing, Olajuwon, Shaq, to było wchodzenie, ten basket był trochę inny. Mówimy o... No, ale z tymi, co grałeś. A, z tymi, co grałem. To na pewno było, dużo rzeczy można było wyciągnąć od każdego gracza, bo ja tak nie chciałbym powiedzieć jednej osoby, no. Gdzie można, ale i tak naprawdę w Śląsku, i naprawdę jak się obserwowało, czy nawet w świętej pamięci Adam Wójcik miał taki doskok do dołożenia tej prawej nogi, dokładanie prawej, przedłużenie tego prawego haka, to była rzecz, którą mogłeś popatrzeć, obserwować, rzeczywiście robił to skutecznie i kwestia wyciągnięcia tego tematu. Nie? Bo tak jak ja pamiętam ciebie, to przede wszystkim haczyki, lewa, prawa rączka, rzucik, półdystans, dystans i na pivotach dużo też, nie? Było. Tak. Dupka. No, tak, gdzieś tam się gdzieś do wykorzystania tej przewagi, jak się tam dało i gdzieś do oddania, albo do pomalowanego i w górę, jak to mówią. Syczy dalej truja? Dawno nie rzucałem, powiem ci szczerze. Sprawdzimy. 5 prawą, 5 lewą. Lewą to chyba nie będzie, to będzie katastrofa. Spróbujemy może, co? Katastrofa będzie. Do tramwaju lewa. I 3 z obrońcą. Tak, dobra, zaczynamy. Gdzie jest piłka? Jestem rzutem. Ale na stojąco jest, Mirek. Co na stojąco jest? Rzucasz. Jak na stojąco? Na stojąco jest teraz ten konkurs. Tak? No. Nie żartujesz. No powiedz, ci mówię. Na stojąco.
Jak na stojąco? O żołnierz 213 cm staje teraz. Ustaw się ładnie. Czekaj, przesunę to. Czekaj, ja tu mam te swoje. Dobra. No i rzucaj, na razie ja ci nie przeszkadzam. 5%. No patrzcie, jak syczy. Chciałem dać pierwszy rzut od pierwszego celnego. Niesamowite zasięgi. Babunia, wkleisz babunię. 4. No i tapcza, teraz lewo. Teraz ja, że da sobie wilka baryt. A nim rubru. Ale jest, granat. Ale wyjmij. Ale jest skuteczność. Ale syczy. Patrz, jeszcze dziki zachód, wiesz? Lasa. W Karpaczu to Polska. Ile jest rzutów? Jeszcze jeden. To był ostatni. Tak? Stop, poczekaj. Kurde, trzymaj piłkę, dajcie mu piłkę, a ja tu mam coś dla ciebie. Ciekawego. Panie Damie, jak to się... Patrz to, patrz kto będzie ci przeszkadzał. No. Ale mam nadzieję, że trochę mi się uda. Szczególnie aktorski ostatnio się o tym przekonałem. Więc wydaje mi się, że powinieneś mocniej uczestniczyć w życiu, można powiedzieć, polskiego show biznesu. Kurczwa, ja nie mogę. Także muszę się przygotować. Rzucaj. Masz ten, to już nie chcę lecić. Ten, to jest łopatka dla ciebie, Mirek. No. Na pamiątkę, weź sobie, dobrze. Trzymaj w jednym, a prawą rzucaj sobie. Jenie, w lewej, trzymaj. Tak? W lewej? No. Możesz sobie... Patrz, oj. Możesz sobie... Czy? Panie Adamie. Nie, ten metal mi zabija. Ja nie mogę. Grzechu, dobra obrona. Brawo, Grzechu. Nie. Jak się przygotowaliśmy, dobrze? Zaskoczył cię? Zaskoczył. Panie Nowie, zobacz pan, bo... Wyłącz z tego. Kuźwa. Pytanie od kibiców. Tutaj mamy problemy techniczne. Jak jakiegoś pytania nie zadam, to przepraszam z góry każdego z tutaj z aktywnych naszych... kibiców, fanów, jak zwał. Pan Zbigniew Domaracki, Ostoja. Dzień dobry, oto moje pytanie do pana Szufli. Grałeś pan długo na Węgrzech, czy potrafisz pan coś powiedzieć po węgiersku? Tak, tam parę rzeczy potrafię. Jakie? Najśmieszniejszą rzeczą może być, że dostałem taki mały samochód, dostałem na początku Opel Corsa, no. I po węgiersku małe auto, to jest kicikoci. Kicikoci. Tak, kicikoci. No, ale generalnie rzecz biorąc, to język bardzo trudny, ale starałem się uczyć tylko słów i pokazywałem palcem i czasownik starałem się pokazać manualnie. No. Pies to był kucio, kicikoci. Dobra, a pan Zbigniew dalej pyta, a jakie ulubione węgierskie potrawy pan masz i jak pan wspominasz ten czas? No wiadomo, no tam jest, jedzenie jest bardzo dobre. Generalnie, żeby ciężko mi teraz wymienić, bo to wiadomo, jak gulasz, to nie gulasz, jakieś inne rzeczy, to, ale naprawdę jedzenie polecam. Byłem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o to. Nie? Pytanie następne od tego samego pana. Czy nie czujesz się pan trochę niespełnionym wielkim talentem? Mogę się czuć i nie czuć, nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie? Na ten moment wydaje mi się, że jak gdyby cała koszykówka już jest za mną, nie? Jestem jak gdyby poza koszykówką, więc... Można to różnie oceniać. Tak i tak. Dobra. No, pozdrowienia dla całej rodziny, szczególnie uściski dla taty. Cytuję wielkiej legendy. Wielu łask bożych, pan Domaracki. Dziękuję. Idziemy bardzo. Dalej. Adrian Mroczek. Jakie są te proporcje słynnej mikstury? Jak łapiesz przeziębienie? No to nie, może nie zdradzę, bo to jest, wiesz, patent poważny. Dużo cytryny na pewno, tak? Dużo cytryny. Coś jeszcze? Tak. Jest to już... Mikstura jest tajemnicą. Sebastian Graczyk. Czy na początku swojej kariery bardziej przeszkadzało ci twoje nazwisko, czy pomagało? Kadet, junior, Wielki Śląsk.
Jest, powiem ci, to takie, jak się mówi, to jest tak pół na pół, nie? Bo z jednej strony na pewno gdzieś to rozpoznawalność przez nazwisko była, z drugiej strony zawsze wiadomo, to się patrzy sceptycznie, większe oczekiwania są. To są jak gdyby w dwie strony szło, to nie można powiedzieć. Z jednej strony nazwisko pomaga, z drugiej strony gdzieś tam przeszkadzało, nie? Czy kontuzje, ten sam chłopak pyta, czy kontuzje to jedyny powód z perspektywy czasu, że nie zostałeś, dalej mówię, tym, jakie były oczekiwania, czyli kolejnym wielkim liderem po Wójciku i Zielińskim? To są, wiesz, takie, dla kibiców fajne są te rzeczy. Tak, no. Nie, ja tak myślę, że to jest, coś w tym jest na pewno. Ja brakowało na pewno w tym okresie czasu takiego przygotowania stricte fizycznego dla mnie, bo jak rozpoczynałem w Śląsku, no to rzeczywiście to braki były duże, jeżeli pod względem i umieśnienia, przygotowania. Tak. I te urazy, które gdzieś tam się odbywały czasami z głupich powodów, były spowodowane nieprzygotowaniem. No, wydaje mi się, że tak to gdzieś to miało rację. No, to nie jest do końca jak gdyby wykładnikiem, że tak by było, nie? Bo to jest jednak sport, więc to ciężko byłoby to ocenić. Adam Kowalski pyta, ostatnio mecz z Astorią oglądałeś z Zielonym, Dominem i Mordziatym. Czy jest coś takiego jak przyjaźń z boiska i czy te spotkania to norma czy wyjątek? Nie, to wiadomo, każdy żyje troszeczkę w innych światach po tej koszykówce, jak gdyby w różnym jak gdyby, każdy ma swoje zajęcia, nie zawsze jest na to czas, ale na pewno są i telefony, i czasami się rozmawiamy, oczywiście jak jest możliwość spotkania, to się spotykamy i jest to miłe, to na pewno ten kontakt jest, nie ze wszystkimi, ale na pewno zdarza się. Tomasz Zyskowski pyta, najlepszy zawodnik, z którym grałeś w tym samym zespole i najlepszy przeciwko któremu grałeś? Wielu graczy było, którzy rzeczywiście... No ciężko powiedzieć, na pewno w każdym zespole można było by znaleźć. Ciężko by teraz najlepszy, przeciwko komu, to na pewno tutaj przyjechał Dino Radzia z Panienka Osem, to było jakieś takie zobaczenie, wow, gościa, kosmos. Wtedy jakiś kosmos. Na pewno z tymi, co grałem, no to tutaj liderzy Śląska też to gracze, którzy jak gdyby mieli w pewno ciężko, przeciwko komu najtrudniejszy, no to... No to też mogę powiedzieć, na przykład, o mój ojciec, o najtrudniejszy przeciwnik, miałem 13 lat. No i pięknie. Jakub Borowski, pytanie takie trochę inne. Dlaczego Mirosław ma na Facebooku zapisane imię z wielkim ły w środku? Mirosław. No bo to mi pisali zawodnicy, jak byłem w drugiej lice. I ani się od tego czasu zdjęcie nie zmieniło. Założyli nazwa. Tak, założyli mi to i dlatego to eł jest takie. Marcin Chowański. Cześć Kamil, to ja. Skoro można zadać Mirkowi pytanie, to chętnie posłuchałbym, jak wspomina swój najlepszy pucharowy mecz w Barwach Śląska z Bipą Modą Odessą. Grał wówczas jak natchniony, przegrałem mu kiedyś z kasety VHS i chyba się ucieszył. Przy okazji pozdrowienia dla Mirka. Znasz tego chłopaka? Tak, pamiętam. Mam tą chyba płytę gdzieś, bo ja mecz się odbył, a ja nie miałem żadnej pamiątki po tym, więc akurat wtedy był kibicem Śląska i załatwił mi tą płytę, więc też go pozdrawiam i dziękuję za tą płytę. Bartek Piwowarczyk pyta, że w filmie Ojcowie Chrzestni wspomniano, że przed podpisaniem kontraktu z Turowem sprzedawał pan suplementy. Ty na to odpowiedziałeś. Tak. I to jest pytanie tylko, czy to był wynik założenia własnego biznesu, czy przestój w karierze zawodniczej? No tak, chyba to drugie, bo to... czyli to z drugie. Z tego to wyszło. No. Paulina Leparowska. Panie Mirku, jakby mógł pan podsumować okres, w którym był pan zawodnikiem Turowa z Gorzelec, jaka byłaby to sytuacja? Który moment zapadł panu w pamięci najbardziej? Wydaje mi się, że to wiadomo, no, ten Turów był cały sympatyczny. Jak gdyby. Wydaje mi się, że to jest taka relacja z kibicami wtedy, bo ten Turów żył tym mocno i byliśmy bardzo tego blisko. No, małe miasto, przepraszam, może nie małe, miałe, ale no nie na tyle duże, że generalnie przechadzając się po Zgorzelcu, to tych ludzi się spotykało i ta relacja była fajna i podobną relację miałem na Węgrzech, tylko że tych ludzi nie rozumiałem. A do Niemiec jeździłeś na kebaba przez rzekę? Tak. Jeździliśmy, była taka Łużyczanka, tam też było, jedliśmy. No i generalnie rzecz biorąc mówię, no ja też człowiek samochodu nie używał, bo mieszkałem niedaleko Maratońskiej, więc... Z buta. Więc do generalnie Niemiec. Z buta. Czekaj. Daniel Potkański. Czy pamiętasz, jak wpadłeś w latach 90. z tatą na turniej streetball do Karpacza? Miałem przyjemność zagrać przeciwko
Tobie niestety już wtedy górowałeś nad większością i po zdobytym koszu mogłem co chwilę słyszeć basket, czyli tam krzyczałeś basket. No rzeczywiście wtedy te streetbale były modne i człowiek jeździł na nie, ale powiem jeszcze jedną sytuację, rzeczywiście w Karpaczu byłem, powiem jeszcze jedną sytuację, kiedyś jeszcze grałem w Śląsku, już wtedy po Mistrzostwie Polski siedzieliśmy w klubie nocnym w radiobarze z kolegą i gość podchodzi do mnie i mówi do mnie, że coś tam, że bym się ograł, że tamto. Sobie wyobraź, godzina była pierwsza, byśmy wzięli, pojechali po piłkę do domu. Ja na z tyłu za galeriowce na Powstańcu z gościem graliśmy 2-2. To ważnie? Naprawdę. Ja. Taka sytuacja, która się gdzieś tam odbyła latem, bo to było po sezonie. Michał Bajda, czy rozpakowałeś już kurtkę klubową, którą dostałeś na sezon 98-99? Nie wiem, może jest w szafie gdzieś jeszcze. To są za młode lata, żeby te kurtki używać. Filip Kenik pyta, czy umiesz zanucić Show Me The Meaning Of Being Lonely. Nie wiem, o co chodzi. Wiesz, co chodzi? Nie. Teraz ja, no, już nie śpiewasz. Już nie śpiewam po tym filmie. To... A bo to było, tak? Nie, to śpiewaliśmy Jam wtedy, nie? A no tak. Whisky Moja Żona to było? Tak. Tu już pytania się powielają. No co, dobiegliśmy do końca. Fajnie było? Zmęczony jesteś bardzo? Nie, przeżyję. Jakieś przesłanie, orędzie dla młodzieży? Nie, wydaje mi się, że tutaj ja nie mam jak gdyby inaczej. Wydaje mi się, że tu jest kwestia taka, że jedna rzecz to jest, tak jak mówiłem wcześniej, dla młodzieży obserwacja, czyli obserwujcie tych, co sobie dają radę w tym, bo tak się jak gdyby, tak się buduje sukces, mi się wydaje, że się obserwuje tych graczy, którzy dzisiaj potrafią sobie poradzić, od nich wyciągnąć jak najwięcej. I to jest klucz. I druga rzecz, żeby tę koszykówkę, to jest prosta gra. Tak jak mówił ojciec, to jest prosta gra. Tu nie ma wielkich kombinacji, pick and roll, side'ów, wszystko. Okej, to jest wszystko dla ludzi, ale musisz w nią grać. Nie? Jeżeli grasz w nią, to sobie poradzisz z tymi pick and rollami, z tymi różnymi rzeczami i z tym, tą taktyką, którą ktoś tam wymyśli. Więc wydaje mi się, że ta prostota to jest raz, a ta koszykówka, którą dzisiaj oglądamy, to jest właśnie w tym kierunku idzie, tej prostoty. I dwa, jeszcze raz dla tych młodych, obserwujcie, oglądajcie nawet stare, nowe kasety, śledźcie, tak jak mogę dać tutaj przykład Radka Chyrzego, bo o nim nie wspomniałem, a byłby obrażony. No właśnie, bo w Radziu mało było o Radziu. Radziu, bo też jak gdyby kontakt z nim mam cały czas. To jest też kwestia oglądania, obserwowania tego wszystkiego, co się dzieje. I wydaje mi się, że to jest klucz tego, żeby tam robić postępy i iść krok do przodu. Nie? Bo ty, Mirek, już jesteś jako kibic tylko z koszykówką związany, tak, nie? Tak. Nie ma żadnych takich chęci. Nie, ja tylko kibicuję. Nie. Ja już byłem wystarczająco w koszykówce. Tyle, ile mam lat raczej, to tyle byłem w koszykówce, więc chyba wystarczy. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dużo zdrowia życzę i do zobaczenia. No. Dziękuję wam wszystkim. Dzięki. Tutaj pan Adam, pan Stanisław. Dzięki. Mirek Łopatka był moim gościem. Myślę, że wiele powiedział. 20 sezonów wzlotów, upadków, ale to pozytywna postać i wiele fajnych rzeczy opowiedział, choć się chyba zmęczył w pewnym momencie, takie odniosłem wrażenie, że ja go za bardzo zmęczyłem, ale no prawdopodobnie już tu nie przyjdzie nigdy, dlatego pozwoliłem sobie go zmęczyć na maksa, wziął udział w konkursie, nawet Grzesiu Morzak mu nieźle przeszkadzał. Patrzę w kamerę, postaram się, pan Adam mnie tutaj poprawia. Zapraszamy do rejestrowania się na stronie zakładów bukmacherskich ewinner.pl. Wszystkie informacje podamy w poście na Facebooku. Firma LOG7, wydawca muzyczny. Zapraszam zaraz na teledysk zespołu The Bullseyes, World Doesn't Care, który zobaczycie na koniec tej małej przemowy. Takie ciuchy marki Champion w sklepie Time Out możecie sobie kupić. Pan Adam wklei bardzo ładnie. Kod tutaj w to wideo. Takie piłki do kupienia na sportspro.pl. Kod Hanas. Możecie sobie kupić takiego kosza czy piłkę. Sklep koszykarza. Tutaj takie ładne buty można kupić bez sznurowadeł na baterie. Takie dzisiaj prezentujemy. No i co? Oby nas nie zamknięto, abyśmy mogli dalej robić dla was takie ciekawe rozmowy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
troubles they won't. They won't concern the world, yeah. It won't stop turning, it won't stop turning, it won't stop turning without you. It won't stop turning, it won't stop turning, it won't stop turning without you, yeah. The world won't strive to see all your anxieties, emotional variety. It won't stop, it won't stop, it won't stop.